Ja w ogóle, Maciek, wiesz co, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że jak był chyba 2008 rok, ja wtedy byłem rzecznikiem w Staligorzów. Mhm. Moim pomysłem było, żeby zrobić memoriał Edwarda Jancarza, bo nie było za bardzo kasy, żeby zrobić na 16 zawodników topowych, więc ja pomyślałem wtedy, nikt nie zrobił dawno turnieju par. To był 2008 albo 2009 rok i zrobiliśmy memoriał Jancarza składający się z gwiazdy seniora, zagranicznego najczęściej, i z juniora. I Atlas Wrocław, ten, reprezentowałeś ty i Jason Crump. Naprawdę? Tak. Po zawodach był taki, powiedzmy, bankiecik i do mnie ówczesny prezes Stali powiedział: Jacek, ty jesteś młody, idź do tego Maćka Janowskiego, pogadaj z nim, namów go, żeby jeździł w Gorzowie. Spróbuj to zrobić jakimiś takimi sposobami niefinansowymi. Ja wtedy poszedłem, wziąłem drinka, no bo już tam jakieś tam trochę tam z 2-3 drinki wypiłem i poszedłem siedzieć na kanapie, pamiętam, takiej chyba skórzanej. To było na wieżyczce, jakby tam, gdzie wieżyczka. Usiadłem koło ciebie, no i tam zaczynam, nie, że Maciek, coś tam, nie, ty taki totalnie nie byłeś zainteresowany. No i ci tam zacząłem opowiadać o tym, że jakiś tor krosowy tutaj koło Gorzowa, masz tu, wiesz, tu jest miasto, tu są tramwaje, tu jest, wiesz, wszystko, co będziesz chciał, tu będziesz Bogiem, nie, a ty tak, wiesz, na zasadzie, znaczy jakby rozmawiałeś ze mną, nie, ale totalnie cię to nie obchodziło. Ja w sumie stwierdziłem w którymś momencie, mówię, co ja pierdolę za głupoty w ogóle, nie? Tramwaje też mamy w Wrocławiu. No ja wiem, no nie, ale pamiętam taką historię. I tak sobie pomyślałem później, Boże, ile to się w życiu pozmieniało. To prawda. Wiesz co, może nigdy, może na tamtą chwilę tym bardziej chyba nigdy jakby nie byłem zadowolony w tamtym okresie, jeżeli chodzi o zmianę, ponieważ tor w Gorzowie jakby długo się z tym torem, można powiedzieć, macałem, żeby on faktycznie, wiesz, sprawiał mi przyjemność z jazdy. Ale co, on jest jakiś kwadratowy? Dwa różne łuki tam są, jest krótki, ostry, chyba takie coś. To nie jest najtrudniejszy tor, na którym jeździłem, wiesz, jeżeli chodzi o techniczny aspekt, czy jak przygotowują ten tor, ale... Mhm. No ale jakoś to chyba nie był mój klimat nigdy i tak jakby nie czułem tego, że jakakolwiek siła ciągnie mnie do Gorzowa, wiesz? Tym argumentem. Ten argument miał przeważyć. Dobra, Maciek, zacznijmy może jakoś tak bardziej oficjalnie, dobra? Mówi się Żużel. Maciej Janowski, wychowany GKM-u Grudziądz, jest gościem naszego podcastu. Dzień dobry. GKM-u Grudziądz? Tak. To jakaś pomyłka delikatna. A to przepraszam, to musimy w takim razie... powiedział Żaki Taczanów, to już by było bliżej. A kto jest wychowankiem Żaków Taczanów? Maciej Piaszczyński. Maciej Piaszczyński, no. Miałem tam swój epizod. Gdzie? W Żakach Taczanów miałeś? Oczywiście. W jakim sensie? Jechałem z Maciejem... To jest koło Pleszewa w ogóle, żeby to było jasne. Tak. Wielkopolska. W tamtym okresie Sparta Wrocław nie wystawiała swojej juniorskiej drużyny, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski par, i dostałem taką propozycję, żeby zareprezentować Żaki Taczanów w finale w Rybniku razem z Maciejem Piaszczyńskim i z Bartoszem Szymurą chyba, z tego co pamiętam. Rybnika. Dokładnie. Maciej przyjechał trochę nie w stanie, chory delikatnie, więc całe zawody pojechałem z Bartkiem Szymurą i zajęliśmy trzecie miejsce. Kurde. Przegraliśmy jednym punktem, gdzie był rozgrywany dodatek Unii Leszno i Zielonej Góry. Ja zdobyłem 18 punktów, Bartek zdobył 7 i przegraliśmy jednym punktem, zdobyliśmy brązowy medal. A Piachu nie jeździł? A Piachu miał piach tego dnia. Ale jego tatę znasz? Oczywiście. Kurde. Przecinaliśmy się. Jan ma na imię chyba tata, nie? Jasiu. Tak, tak. Mój jeden z pierwszych motocykli, które kupiłem, Ramę, to była po Maćku Piaszczyńskim. Tak? Ty, a wiesz co, z Maćkiem Piaszczyńskim, bo ja Maćka znam z Poznania. Jak oni go wzięli do Poznania, właśnie tam też jakieś kombinacje były, że pożyczymy, nie pożyczymy i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś stoję, to opowiadałem już w którymś podcaście, stoję przy starcie tam na Goręcinie i słyszę, że ktoś się niemiłosiernie drze, ale tak się drze, jakby go ze skóry obdzierali. Jak nie wiem, czy tam jakieś przekleństwa nie szły w ogóle. Maciek stał na pierwszym polu. Tak, nakręcał się, tak, tak. Co prawda, może byłem świadkiem raz albo dwa takiej sytuacji, ale zawsze wywołuje to duży uśmiech u mnie na twarzy, ponieważ znam Macieja i no, dosyć rock'n'rollowo prowadził swoją karierę. Później do Ostrowa poszedł? Ale zawsze z uśmiechem i zawsze towarzyszył temu mnóstwo różnych śmiesznych sytuacji. Byłeś u niego w domu? Nie, Macieja nie, ale mieliśmy okazję podróżować razem, czy to w Szwecji, jak jeszcze pracował u Przemka Pawlickiego. Aha. Gdzieś tam się przecinaliśmy dosyć często. Ja miałem okazję
być u niego w domu, bo pojechałem jako kierowca z prezesem PSŻ-tu, już nieżyjącym Tomkiem Wójtowiczem, podpisywać kontrakt z Maćkiem Janowskim. To było zabawne, bo... Kaszyńskim. Przepraszam, a jak ja powiedziałem z kim? Maćkiem Janowskim. A przecież Maciek Janowski to ty, to niemożliwe. Przepraszam. I byliśmy u tego Maćka Piaszczyńskiego i w ogóle tu wiesz, tutaj trwają negocjacje, tam jakaś kiełbaska na stół wjechała, nie? Drzwi balkonowe się otwierają, jakaś sąsiadka wchodzi, w ogóle przychodzi, spojrzała tylko na nas, wyszła dalej, dom otwarty, zupełnie coś w telewizji leci. No i negocjacje były dość trudne, ale dogadali się. Tylko, że długopis był w ten kontrakt powbijany, tak podpisywali. Czyli zależało jednej drugiej. Zależało. Znaczy to nie było z nienawiści podpisane, tylko tak już ta ręka była taka zmęczona trochę od tych negocjacji. Na tej zasadzie. Maciek, czy ty kojarzysz, to tylko króciutko, markę Eko dla biznesu? Jest to jeden z naszych sponsorów. Ja ci powiem coś więcej, Maciek. Tobie obniżają, Eko dla biznesu obniża ci ceny zakupu energii w twoim garażu. Gaz i prąd. Ale możesz tego nie wiedzieć. A myślałem, że to fotowoltaika zrobiła taką rzecz. Ale to jest, to też może mieć znaczenie. Wiesz o co chodzi? Bo to twój tata załatwił. Tak, oczywiście. Tak. Dużo spraw jest załatwianych poza moją wiedzą, więc przepraszam, to jest za moją... Nie, Maciek, ale no przecież to nie... Przygotowanie. To pokazuje, że jesteś żużlowcem właśnie, że się skupiasz się na robocie, a nie na tym. Hasło Eko dla biznesu związane z żużlem to jest napędzamy biznes bez hamulców. Także ja dziękuję bardzo chłopakom z Eko dla biznesu, bo oni są partnerem tego odcinka. Maćku, cieszę się bardzo, że jesteś. Dziękuję również, bardzo cieszę. Dziękuję, herbatkę machniemy. Jak ten smak ci odpowiada, bo ci zrobiłem... Jakaś owocowa. Owocowa, no. Smaczna, dziękuję. Nie ma za co. Żużlosy to są, to co tutaj widzisz. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to jakieś plastry tutaj leżą. Tak na... wygląda trochę jak plastry. Tak. Jakby, a grałeś kiedyś w Wormsy? Oczywiście. To tam była jedna z takich broni, którą można było zrzucić z nieba, to właśnie one tak wyglądały. Takie to leciało, takie jak plastry to wyglądało i to się tak, wybuchało. Tak, to. Tak, pamiętasz? Tak. No to losuj. A, tu okay, są tematy rozmowy. Wjeżdżamy. Tematy rozmowy to są, no. Lekarz zawodów. Lekarz zawodów. Grubo zaczynamy. Czemu? No w temacie. No. Kończę z kontuzją. A jak twoja noga? Pierwsza kartka lekarz zawodów. Noga już jest w zdecydowanie lepszej formie, więc wydaje mi się, że jeszcze z 2 tygodnie będę w stanie już wrócić do biegania. 6 listopada nagrywamy ten podcast. Do odsłuchania będzie spokojnie jeszcze przez długi, długi czas, więc to tak, żebyśmy to mogli osadzić w jakiejś czasoprzestrzeni. Ja stałem blisko tamtej... Znaczy, pod twoimi nogami można powiedzieć. Tak, ale i nawet chciałem tam biec do ciebie. Ale po pierwsze nie wiedziałbym co zrobić, a po drugie to nie wyglądało tak groźnie wcale, a po trzecie regulamin nam zabrania. A, okej. Okay. Nie można podchodzić za blisko, bo w telewizji będzie mnie widać. Naprawdę. Ja już się zastanawiałem, dlaczego Jacek nie poszedł, jakiś zły na mnie chyba jest. Tak, tak, tak. Nie, naprawdę, ja myślałem, że tam wiesz co, że tam nic się wielkiego nie stało. Ale jak podbiegła pani doktor i jak ty krzyknąłeś do niej takie, nie pamiętasz co tam krzyczałeś, nie? Że mnie boli na pewno. No trzeba spierdolić. Generalnie do pani. A nie, to nie było do pana? Nie, a może to było do pana, no. Tak. Wydaje się, że to było do to pana. To było do pana. Ktoś chciał mi od razu ściągać buta, ja mówię, zostaw tego buta, uciekaj już. Nie, tak. No, czy Maciek, to nikt nie ma o to pretensji do ciebie, wiadomo, nie? To było niesamowite, jak ci się ta kiera wbiła w nogę. Ale właśnie po to jest to pytanie. Co się robi po upadku, kiedy podchodzi lekarz? Jakie są pierwsze słowa? Zależy od skutków, jakie są po tym upadku. Zawsze staram się przyhamować troszeczkę lekarza, bądź sanitariusza, który podbiega pierwszy, ponieważ sam jeszcze nie wiem, jak do końca się czuję. Raczej pierwsze słowa to są spokojnie. Ale to pierwsze słowa idą od ciebie, czy pierwsze od lekarza? Ode mnie do lekarza. Spokojnie, aha, pomału, wszystko jest okej. Okay. Jakby oczywiście pierwszy kontakt znaczy, no jest zawsze, bardzo nie ważny. Zawsze jest okej, okay, no umówmy no, się. No, oczywiście. Aha. Nawet przy jakichś kontuzjach warto powiedzieć, że jest okej, okay, czujesz się na tyle sprawny, że możesz tutaj poinformować o wszystkim, więc... Dobra, ale lekarz ciebie coś, o coś pyta na przykład, bo tak, to tak. Zawsze jest nogi, ręce... Dokładnie. To jest rozmowa, która część ciała, co boli... Jaki to jest ból, czy możemy zrobić jakieś tam procedury, jak nie wiem, ściągnięcie buta w moim przypadku. Więc ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny i lekarz zawodów, no dobrze jakby miał tą właśnie taką chłodną głowę i przed tym jak zacznie już coś robić, właśnie żeby przeprowadził taki wywiad. A miałeś jakąś historię z lekarzem zawodów, który był na przykład na zastępstwie i zachował się w taki sposób, że później trzeba było to wyjaśniać? Żeby wyjaśniać, nie, nigdy nie było takiej sytuacji na szczęście,
ale z młodzieńczych lat pamiętam, że tam, wiesz, kask jeszcze był przypięty, a gdzieś tam za ten kask szarpano i do końca bez wiedzy takiej technicznej, jak go zdemontować. Czyli, że pasek rozpiąć gdzieś na dole? Tam było, wiesz, szarpanie, więc na szczęście skutków nigdy jakichś takich poważnych nie było. A miałeś taką sytuację, bo ja nie kojarzę, szczerze mówiąc, żebyś stracił przytomność na torze i odcięłoby cię i dopiero się budzisz i ogarniasz? Tak, na pewno w Krośnie dwa lata temu miałem taką sytuację. Na Impie. Aha. Czy jeszcze na motocyklu żużlowym tak miałem? Chyba nie. Chyba raz w Krośnie. Ale to było takie, wiesz, chwilowe. Czyli w Krośnie i na Krosie, jak rozumiem, bo mówisz, że jak Krośnie na Krośnie i na Krosie kiedyś też, tak. Nie, na Krosie nie, przepraszam. Na Krosie nie straciłem. Na desce snowboardowej, ale to jeszcze przed tym, jak się przekonałem do używania kasku. No tak, bo wy na deskach snowboardowych to tam pod wyciągiem jeździcie. Na kogo obchodzi jeżdżenie po stoku? Raczej preferuję tak, takie freeride'owe trasy i jakąś nutkę takiego, wiesz. Nutkę adrenaliny. Maciek, większą. Ja jestem akurat fanem nart i powiem ci, wiesz, jak narciarze mówią na snowboardzistów? No parapeciarze, no. No bo jeździ tym parapetem, od razu wiesz, a jeszcze taki fajny sztruksik z rana i tym parapetem ci wjedzie, no to ja zresztą miałem bardzo poważnego dzwona w Austrii kiedyś, spotkałem się z parapeciarzem. Znaczy taka wina była właściwie, wiesz, 50 na 50. Leszek Dębski powiedziałby, kogo by się nie wykluczyło, to można było, że sędzia podjął dobrą decyzję, chociaż mógł podjąć też inną, także to... Nie, ale okay. jego śmigłowcem ściągali. Okazało się, że Polak, bo jak słyszałem tam z tyłu już, ja pi***, kolega jechał jego, nie? No i tak wyszło, jak wyszło. No nieważne, bo to w Krośnie. A w którym momencie zdałeś sobie sprawę z tego, że straciłeś przytomność? Jak próbowałem wstać i po prostu moje nogi były jak z waty. Ale lekarz zrozumiał, że ty straciłeś przytomność? Bo ty... Wiesz co, na pewno widział, że jestem zamroczony. To była taka utrata jak po jakimś delikatnym ciosie. Z tego, co ja słyszałem, to takie często padają pytania pierwsze, żeby lekarz mógł sprawdzić, czy zawodnik wie, o co chodzi, to jaki mamy dzień tygodnia, gdzie jesteś, tak? Takie pytania są? Tak. Były. Zawsze staram się gdzieś tam dobrze wyjść z tej opresji i po takim zadanym pytaniu pierwszy rozglądnę, przypomnę sobie, gdzie jestem, ale na serio nigdy nie miałem jakby jakiegoś wielkiego z tym problemu, więc na moje szczęście tylko z dwa, trzy razy taka sytuacja była. Znając ciebie, to myślałem, żebyś powiedział dla Beki, że jest środa na przykład. Były takie pomysły, ale wiesz, lekarze nie zawsze mają dobre poczucie humoru. To prawda, tym bardziej, że działają tak samo jak zawodnicy w dużym stresie. A taki wypadek, który tobie najbardziej utkwił w pamięci, to zawsze ten ostatni chyba jest taki najistotniejszy, nie? Czy nie? Wypadek, który najbardziej utkwił mi w pamięci, to jakoś z takich staram się też nie rozpamiętywać. Który był taki, który najbardziej pamiętam? Jeden z takich bardziej zapamiętanych to jest też jeden z pierwszych poważnych i przelecenie przez bandę w Halstavik na turnieju Grega Hancocka na testimonialu. I tam właśnie uderzyłem w bandę, przeleciałem przez płot, leżę, otwieram oczy, a tu nade mną Jason Crump, Andreas Johnson, Ryan Sullivan, wiesz, Greg Hancock. Ja sami idole, ty. Mówię, wszystko okej. Okay. Mówię, wszystko jest okej. Okay. Mówię, kiedy powtórka. Ty, ale to dobre, bo to w sumie sami idole, bo to wielu tam idoli jakby, twoich było, nie? Tak, oczywiście. Mówię, nie wiem, straciłem przytomność, czy to jest sen? Więc dobre. Była taka sytuacja. Dobre. Kojarzysz lekarzy zawodów na poszczególnych stadionach? Tak, na pewno nie z imienia i nazwiska, ale jeżeli chodzi o rozpoznanie twarzy, tak. A któryś z lekarzy zawodów poprosił ci kiedyś o zdjęcie? Znaczy nie zdjęcie płuc, czy tam czegoś, prześwietlenie, tylko wiesz, takie to zdjęcie. To bardzo możliwe, ale też nie chcę tutaj, wiesz, mówić na 100%, że tak było, ale mogło tak się zdarzyć, jakby paru lekarzy miałem na stadionie. Skoro przy osobach funkcyjnych, bo kończymy wątek lekarzy, skoro przy osobach funkcyjnych jesteśmy i urzędowych, to sędzia Krzysztof Mejze właśnie wysłał mi messengerem niedawno zdjęcie po finale zrobione z tobą w Parku Maszyn. To jest dla niego powód do dumy. Także to fajnie. No i też mówi pozdrów koniecznie Magica i przypomnij mu, kto prowadził te finały IMPU, gdzie Maciek był najlepszym żużlowcem w Polsce. Tak, to prawda. Ostatnio właśnie robiliśmy jakieś zdjęcie. Chyba nawet na gali udało nam się zrobić zdjęcie. Może z racji swojej profesji nie do końca powinienem spochwalać się za bardzo z sędziami, ale Krzysztof jest super specjalistą i bardzo podoba mi się to, jak pracuje i często w jego decyzjach jakby widzę ten jakby system podejmowania ich i no i wiem o tym, że Krzysztof to czuje. Czasami niektórzy popełniają jakieś błędy, ale
Kurde, za słodko się zrobiło, bo wiesz co on ostatnio mówił? Że, bo nagrywaliśmy taki ponad dwugodzinny podcast z Krzysztofem Mejze, bardzo fajne rzeczy opowiadał, między innymi, że, bo ja go pytałem też o telefony, jakby z jakimiś zawodnikami. Słyszałem tam z budki. Różne telefony też. Ale on mówi, że już nie dzwonią zawodnicy, że już dzwonią tylko kierownicy drużyn. I wiesz dlaczego dzwonią? Bo prezes patrzy. Mówi, panie sędzio, ja się z panem zgadzam, ale muszę tu stać w budce z słuchawką przy uchu, bo mój prezes patrzy. Punkty łapie może. No tak. Może to jakiś system punktowy. No i o czym wy tam gadacie? No nie jest tak, że pogadamy tam trochę i odkłada słuchawkę. No zadzwonił. No jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby sędzia zmienił decyzję po takim telefonie. No ale to emocje. Chociaż właśnie to inaczej. No, gdyby zmieniali decyzję, to pewnie tych telefonów byłoby milion, więc może tak to powinno być. Instytucja telemarketerów by się rozwinęła przy żużlu wtedy. Może jakiś system wiadomości takich, wiesz, wcześniej przygotowanych. Każdy powinien mieć opcję. Nie wiem, wracasz do parkingu i masz, jak w Milionerach, cztery możliwości. Albo jak w grze Speedway Business, na przykład wracasz cofasz się o trzy pola na przykład, nie? Albo tak, albo przechodzisz przez start. Na zmianę decyzji przechodzisz z najlepszego pola na najgorszy, na następny bieg. No dobra, to pozdrawiamy pana sędziego. Tak. Aha, bo ja nie dokończyłem. On mówił, że tak, ja mówię, że słodko, dlatego że on mówił, że po meczu w Częstochowie, bo rozmawialiśmy też o dobrych praktykach, czyli nie tylko wtedy, kiedy zawodnik dzwoni, bo jest coś źle, ale mówił, że po meczu w Częstochowie ty do niego podszedłeś, to było w zeszłym sezonie, i podziękowałeś mu za sędziowanie. Mhm. No i tak Maciek się nie robi. Tak się nie robi? No. Ale gdybym... Znaczy, bo inni tak nie robią, na tej zasadzie żartuję, nie? No jakby nie starałem się nigdy wchodzić w szablon innych osób. Jeżeli tak czułem, to pewnie tak powiedziałem. Na pewno nie było w tym nic podchwytliwego. Czasami są trudne mecze i wiem, z czym muszą też się zmagać sędziowie, więc jeżeli czuję, że to był dobry mecz i trudny i dobrze go poprowadził sędzia, bo to też jest szalenie istotne w trakcie naszych rozgrywek, więc jeżeli zrobił dobrą robotę, a z Krzysztofem się lubimy prywatnie też, więc... Po prostu mu pogratulowałem. No i super. Zapraszam. Kolejna karteczka, tak? Tarnów. Wspominasz jak Tarnów? Super. Co prawda jadąc do Tarnowa miałem minę na kwintę i myślałem, że to jest, nie wiem, początek końca mojej kariery wręcz. Tak? Byłem w takim stanie psychicznym, jak myślałem o nowym klubie. Tu wiesz, zero jakichś uprzedzeń, czy to byłby Tarnów, czy Bydgoszcz, czy inny klub. Po prostu odszedłeś z domu. Po prostu pierwsze odejście z Wrocławia wywołało we mnie mnóstwo emocji, których nie znałem wcześniej u siebie, poczynając od dużego strachu i niepewności, ale to się bardzo szybko zmieniło w momencie, kiedy zaczęliśmy przygotowania. Ale przypomnijmy to, bo ty nawet miałeś z tego powodu nieprzyjemności we Wrocławiu, że mieszkałeś tutaj, byłeś tutaj często, a byłeś zawodnikiem Unii. Raz by ci się nawet oberwało. 10 typa chyba najechało na ciebie. To duże słowo, ale grupka kibiców faktycznie po mszy za Lee Richardsona, który zginął na torze. Zginął na torze, dokładnie. Poszliśmy z rodziną na mszę do katedry i po tej mszy faktycznie podeszło do mnie paru kibiców, którzy chcieli gdzieś tam mocniej wyjaśnić moją zmianę klubową, ale to były głównie słowa. Pogadaliście jakoś... Wiesz co, już było bardzo blisko, bo wręcz przyjechał jeszcze jeden mój kolega do pomocy, który lepiej zna sztuki walki, ale ówczesna grupa nie chciała podjąć rękawic. My to... również unikaliśmy tego, ale już tam pewne słowa i pewne czyny poszły tak daleko, że jakby byliśmy gotowi na wszystko i na szczęście... A ten kolega to ze Świebodzic, ten kolega? Nie, ten kolega był z Wrocławia. Bo jakby ten ze Świebodzic przyjechał, to tam panowie, przypuszczam, asfalt by zwinęli. Za daleko, Mariusz za daleko. Szkoda, że go nie było na miejscu, ale no nie, raczej to była grupa, która chciała po prostu powiedzieć głośno, co myśli, niż rękoczyny. Maciek, powiedzmy też to głośno. Używać. Wtedy odszedłeś, bo tak naprawdę twój transfer, twoje odejście i to, że Tarnów musiał za ciebie zapłacić ekwiwalent za wychowanie we Wrocławiu, uratował klub tak naprawdę wtedy wrocławski. No było trudno wtedy we Wrocławiu. Wiesz, też nie chcę, dokładnie, było bardzo, bardzo ciężko. To już pewnie temat, na który głównie powinien wypowiadać się prezes, bądź pani prezes, która wtedy prowadziła nasz klub. Tak było, jednak mimo wszystko to było bardzo, bardzo ciężkie odejście, które później okazało się bardzo dobrym ruchem i na pewno nie żałuję ani jednego dnia spędzonego w Tarnowie. To teraz tak, ja sobie ostatnio zobaczyłem, w Tarnowie była taka kapela wtedy. Tak. Wiesz, że gdyby dzisiaj ten skład zebrać jeszcze raz, ja mówię nawet o tym składzie bez Grega Hancocka. Mhm. Zobacz, 2013 rok, Tarnów. Artiom Łaguta, Martin Waculi, Leon Madsen, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski,
No i młodzież to już taka, umówmy się, że Ginger, czyli Kacper Gomulski, to już juniorem nie jest. Mateusz Borowicz to już nawet nie jeździ chyba. Chyba tego, nie. Co kojarzę. Ale to był taki skład, że jak byście tam, jak ułożyć taki zespół z takich indywidualności? Wiesz co, ja nie widziałem jakiejś wielkiej, nie wiem, techniki, jak ułożyć ten zespół. Raczej trener starał się nikomu nie przeszkadzać i my staraliśmy się jakby przede wszystkim robić swoje trenerowi. Tak, i robić swoje. Był ogromny luz, wszystko szło naprawdę po naszej myśli, no ale zresztą sam przeczytałeś ten skład i tam każdy mógł być liderem drużyny. Też tak było. Nie było zawodnika, który był traktowany lepiej niż reszta. Każdy był super dla siebie kolegą i to zadziałało. A jak to jest po latach na przykład? Bo z Artiomem to wiadomo, bo dalej jesteście w jednym klubie w Polsce, ale nie wiem, Martin Waculik, Leon Madsen, dzisiaj masz z nimi takie relacje, że jeszcze jak się spotykacie na przykład na jakimś meczu w Gorzowie czy w Częstochowie, to gadacie sobie o tym, jak było kiedyś, czy to już dawno? Z Martinem czasami tak. Tak? Z Leonem raczej bardzo rzadko rozmawiam. To w ogóle chyba rzadko, nie? Z nim. Tak, bo ogólnie bardzo rzadko. Jedynie przy jakichś, nie wiem, sesjach autografowych, jeżeli koło siebie siedzimy i, nie wiem, tam wymienimy się jakimś zdaniem, ale... Ale witacie się normalnie, ale witamy się, nie, oczywiście, normalnie, z szacunkiem, wszystko jest okej, okay, ale z Martinem czasami gdzieś tam przypomnimy sobie, ty pamiętasz tam w hotelu tam, albo jak graliśmy tenisa, pamiętasz, tutaj, nie, no, śmiesznie. Znakomity był super czas, my byliśmy bardzo młodzi, co nie mówię, dalej jesteśmy, ale... To były takie, wiesz, jeszcze mieszane czasy, pełne energii, troszeczkę takiego wariactwa jeszcze, więc było śmieszne. Ale to na przykład ty, w przeciwieństwie do Jacka Goloba, z którym też w podcaście rozmawialiśmy, ty zresztą słuchałeś tego podcastu, mówił, że on dostał honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa, od prezydenta klucze dostał. To jest to. No, w paru domach tam byłem w Tarnowie, ale żadnych kluczy nie udało mi się. Po prostu tobie otwierali, ty nie musiałeś otwierać. Bo wiesz co, nie, bo też jest na przykład jeden kibic z Tarnowa, znaczy o którym ja wiem, bo robiliśmy z Peterem Pawlickim ranking stadionów polskich. Omawialiśmy stadion, on losował stadiony i omawialiśmy jeden po drugim. I na, nie wiem jak to się stało, ale Tarnów ominęliśmy. To może nadróbmy to, bo jesteśmy w tym samym studiu w sali prób Jama we Wrocławiu przy Dębowskiego. Maciek, obiekt w Tarnowie, szatnie, tor, jak ty to wspominasz? Ogólnie bardzo fajny obiekt, duży, widowiskowy. Kibice siedzą dosyć blisko, więc to zawsze robi bardzo fajne wrażenie. Niesamowite oświetlenie, na które udało nam się gdzieś tam wchodzić między treningami. Byłeś na samej górze było, na maszcie? Tak, gorzej było zejść. Nie zdawałem sobie sprawy, że po prostu perspektywa schodzenia będzie gorsza niż wchodzenia. Ale no, nie miałeś nóg miękkich, jak byłeś na górze? Miałem bardzo miękkie. Zastanawiałem się po prostu, jak ja będę teraz chodził, ale wiesz, no. A z kim to się tam trapywałeś? Czy to nie można mówić? Z Gingerem między innymi. Martin chyba też wchodził. No, nasza grupa, która obecnie wtedy jeździła. Szatnie, warsztaty, super warsztaty, ponieważ od razu na miejscu przy parkingu szatnie, jak ja byłem, były świeżo po remoncie przygotowane, więc ogólnie bardzo, Maciek, bardzo przyjemnie. To aż mnie korci zapytać w takim razie, czy wchodziłeś na maszty na olimpijskim? Nie wchodziłem, nie. A nie masz ochoty? Nie, już nie. Już po wejściu na Tarnowskie. Nie, wiesz co, ja wolę, jestem z tych ludzi, którzy najlepiej czują się, jak dotykają nogami. Ja jakoś ci nie wierzę. Jak patrzę na te twoje latanie helikopterem czy samolotami, to jakoś ci nie wierzę. Mam duże zaufanie do moich przyjaciół, którzy obecnie kierują tymi maszynami, ale czy nurkowanie, czy skakanie ze spadochronem, wolę jednak. Jest dużo fajnych rzeczy, które można na ziemi robić. No ale jaki był widok jeszcze tych mościc z góry? No piękny. Chociaż z tego co pamiętam, to głównie moje myśli były zajęte tym, jak ja teraz zejdę, niż oglądaniem widoków. Ale zdjęcie chociaż z góry zrobiłeś? Na pewno, chociaż kurde, gdzie ja to teraz znajdę? No nie wiem, ale nie, to dobra historia jest. Ale rozumiem, że na wieży, ja nie byłem jeszcze na wieży na olimpijskim, ale to jest miejsce kultowe i myślę, że bardzo wielu chciałoby tam wejść. Ty tam byłeś chociażby z tytułu takiej sesji marketingowej, chyba Blues czy czegoś, nie? Koszulek, nowego logo. Koszulek, nowego herbu, no. I jak wchodzisz na tą wieżę i patrzysz na ten stadion, to co sobie myślisz we Wrocławiu? No jest to kawał historii tak naprawdę. Teraz zmodernizowany i wyglądający przepięknie.
ta jakby stadion olimpijski mocno kojarzy się z wieżą i ta wieża robi ogromny klimat. Szczerze mówiąc, sam nie tak dawno, bo to dosłownie parę lat temu pierwszy raz miałem okazję tam wejść, no wygląda to ładnie naprawdę. Mm. No Biskupin ogólny jest przepiękny. Położenie stadionu na AWF jest niesamowite, więc za każdym razem jak przekraczam granicę stadionu, to wywołuje we mnie to same pozytywne emocje. Oglądałeś Wielkiego Szu? Z Janem Nowickim? Chyba nie, wiesz co? Musiałeś oglądać. Często różne klasyki są wplątowane... Klasyki? Wplątane różne wątki? O to chodzi? Nie, spokojnie. Niektóre, tak, w różne sytuacje, czy nasze podróże, więc Wielki Szu na pewno odbił się gdzieś tam. Bo dlatego o tym mówię, że w Wielkim Szu wydaje mi się, bo nie do końca chyba to sprawdziłem, ale miałem to kiedyś sprawdzić. Pojawił się na chwilę Stadion Olimpijski, kiedy on przyjechał na ten taksówkarz, na grę życia, pożyczyć pieniądze od swojego brata, który był wykładowcą, znaczy na AWF-ie pracował, to chyba właśnie to była ta scena na Stadionie Olimpijskim. Pod koniec filmu wyciągnął taką szufladę miał z kitraną i tam wyciągnął kasę, pożyczył mu dolary, okay, żeby on zagrał. Trzeba to sprawdzić. No i motodrama, wiadomo, że motodrama tutaj była kręcona na Stadionie Olimpijskim jak najbardziej. Dobrze, Maćku, tyle o Tarnowie, bo w sumie zaczęliśmy w Tarnowie, skończyliśmy we Wrocławiu, ale to jest wiadomo. Co tam masz? Joanna, Asia. Znasz? Tak, znam. Kojarzę. To jest twoja dziewczyna, Maciek. Dokładnie. Dziękuję. Tak. Bardzo sympatyczna Asia jest. Powiedz, czy Asia, wiem też, że powstaje dokument o, tworzycie film dokumentalny. Tak? Jest taki plan, tak. To nie jest tajemnica i on powstanie. I tam pewnie o tych sprawach związanych z rodziną będzie więcej. Natomiast ja chciałem tylko zapytać o to, czy Asia jest, że tak powiem, żużlowa. Kompletnie nie. Właśnie... Do tego stopnia, że muszę często przekonywać do tego, że jednak mój trening jest bardzo istotny w tym momencie. No. Wiadomo, że chciałaby mnie mieć więcej w domu, ale jest bardzo wyrozumiała ogólnie. To, jak mi pomaga na co dzień prowadzić moją karierę i jakie daje mi jakby pole do manewrów na różnej skali, jest na pewno nieocenione i bardzo się cieszę. Czy daje ci swobodę, przestrzeń? Tak, bardzo się cieszę, że trafiłem na Asię, ponieważ jest znakomitą partnerką. Ale ona ogląda żużel w ogóle w telewizji, jak ty jeździsz? Rzadko. Ogólnie teraz ma dużo różnych innych zajęć. Ale... Ja rozumiem, nie, tylko raz czy... Raz coś. Nie, ogólnie... Ale mi nie chodzi o to, czy czas, tylko czy zainteresowanie, bo wiesz, to teraz, wcześniej... Oglądnie. Moje wyścigi często ogląda, ale jakby ona nie wysysała żużlowego bakcyla. Ale ona pochodzi w ogóle z Wrocławia? Skąd ona jest? Tak, z Wrocławia. Bardzo długo mieszkaliśmy po sąsiedzku praktycznie, chociaż się nie znaliśmy. Poznaliśmy się przez naszego wspólnego przyjaciela, z którym Asia wychowywała się w czasach dziecięcych, a później również Asia pracowała dla firmy Red Bull. No i pomału i tak naprawdę COVID, można powiedzieć, nas złączył. To znaczy jak? Czy by to można... Było dużo czasu po prostu do siedzenia w domu i na przemyślenia różne i aha. Asia zawsze była dla mnie taką fajną przyjaciółką, dobrą koleżanką, z którą po prostu znakomicie mi się spędzało czas i troszeczkę też poszedłem za głosem serca, że jednak w takich przyjacielskich warunkach może spróbowałbym jakiś związek. Czegoś więcej. Dokładnie. No, ale koleguje się Asia z jakąś, czy z jakąś, to domyślam się, że jeżeli przyjaźni się albo koleguje z żoną lub dziewczyną któregoś z twoich kolegów, no to pewnie albo Pitera, albo Przemka Pawlicki, nie? Dokładnie. Najwięcej czasu ma okazję spędzać z dziewczyną Przemka. Kurde, żebym tutaj kogoś nie ominął. Nie, no to wiesz, ale... nie idźmy za głęboko w to, nie? No tak, ale ogólnie ma bardzo dobre serce i nie ma problemów tam z kontaktami z innymi, więc wstydu nie ma. Ale powiedz, czy ona się trochę wkurza na to, bo ja Maciek, każdy wie, jak na ciebie ludzie reagują, no. No co tutaj dużo mówić? No przecież widać, jak dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo stary, no z bliska ciebie zobaczyć, to jest coś, no. Ale już jestem przeterminowany, wiesz, ja już jestem złapany. No to nasze słuchaczki teraz, Maciek jest przeterminowany. Ja już jestem pokebola złapany. No nie, ale czy ona się nie wkurza tym, no? To nie chodzi o to, że, ja nie mówię, że ty masz złe intencje czy coś, tylko że wiadomo, że za tobą idzie duża popularność, ogromna sympatia, nawet czasem niespełniona miłość, no nie czarujmy się, Maciek, no. Oczywiście, jestem tego świadom. Ale również jestem świadom decyzji, jaką podjąłem chwilę wcześniej, jeżeli chodzi o założenie rodziny i raczej staram się być fair.
Ale czy ona się nie denerwuje? No nie denerwuje się, bo nie daje jej powodów do tego, żeby się denerwowała, żeby mogła czuć się w jakimś sensie zagrożona. Denerwuje się, jak mówię, że jadę na golfa po raz kolejny i wracam wieczorem. To bardziej takie sytuacje niż jakieś tam kontakty z innymi dziewczynami. Ty nawet trochę jesteś dzisiaj w golfie, nie? Jakiś taki golfik, wiesz, chłodno się robi, ja jestem zmarzlik, więc... Jesteś zmarzlik? Zmarzluch. Dobra, to do golfa jeszcze dojdziemy, bo mamy takiego żurusa. Pozdrawiamy serdecznie, Asię. Dobra, oczywiście, pozdrawiamy. Czy ja pozdrawiam, bo ty ją zaraz zobaczysz. Dokładnie, popularność. O, a zobacz, jak się ładnie te żurlosy ułożyły, nie? A ty lubisz tą swoją popularność, Maciek? Jestem na tyle popularny, że może nie do końca czuję, żeby mi to przeszkadzało. Raczej też chodząc na co dzień po ulicach, też nie staram się, żeby ktoś mnie zauważył. Raczej bardziej się ukrywam niż w stronę pokazywania się, więc... A zakładasz ciemne okulary, czy nie wiem, jakąś maskę nosisz? Często kaptur, czasami maska, tak. Tak? Ale taką covidową maskę, czy jaką? Nie, chociaż ten covidowy czas właśnie był dosyć przyjemny. Znaczy, oczywiście w cudzysłowie, żeby to było dobrze zrozumiane. Tak. Na dzień dzisiejszy wolałbym, żebym jeździł na co dzień w kasku i nie pokazywał się nigdzie więcej. Może takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Ale powiedz, jeżeli na przykład mamy tak, załóżmy, że mamy dzisiaj, mamy co, poniedziałek jest dzisiaj? Tak. No, to nagrywamy to w poniedziałek, bo to, żeby to było zrozumiałe. Mamy dzisiaj poniedziałek, jutro wtorek, wiadomo, i tak cały tydzień. Bierzemy 7 dni pod uwagę. Ile razy w ciągu takiego tygodnia, statystycznie mówię, pomiędzy sezonami, jest taki dzień, że ty na przykład nie musisz dawać komuś autografu, albo ktoś nie podchodzi, żeby sobie zrobić zdjęcie z tobą? Ja bardzo często też w domu siedzę. A, i wtedy kryjesz się? No ale jeżeli już gdzieś wychodzę na miasto, to jednak bardzo często, w ostatnich latach coraz częściej takie sytuacje się zdarzają i jeżeli jestem w mieście, to raczej codziennie czuję, że coś jest, że coś się dzieje. No tak. Ale to wiesz, to młodego zawodnika to na pewno cieszy. Mhm. Ale przychodzi chyba taki moment, że zaczyna to być uciążliwe, czy nie? Bywają momenty, kiedy to jest uciążliwe. No, różnie. No, ale najgorzej to... pewnie, jak ktoś przychodzi, jest na przykład na gongu, nie? I no to wtedy, wiesz, zaczyna ci opowiadać historię o szwagrze i tak dalej, no to już jest kłopot. Historia może nie jest najgorsza. Najgorsze jest, jak zaczyna cię przytulać, ustawiać cię do zdjęcia, wiesz, i gnieść cię w swoich rękach, więc różne są sytuacje. Wąsem podrapie gdzieś tam po boliku. Na różne osoby też się trafia. Jednak we Wrocławiu w 99% raczej to są same takie przyjemne rzeczy. Wiesz co, w zeszłym roku, czy w poprzednim sezonie, w ostatnim sezonie, w ogóle kapitalna z punktu widzenia trochę mojego, ale bardziej kibiców, są te historie przed zawodami, że wy znajdujecie trochę czasu i strefy kibica są. To znaczy spotkania z zawodnikami, nawet na chwilę, jak wpadniecie na te pół godzinki, z którego się zawsze robi 40 albo 50 minut, ale dacie trochę autografów i wiem, że tą wrocławską ścieżką, czyli takimi przedmeczowymi spotkaniami poszły inne kluby, ale w takim naśladownictwie nie ma nic złego. To mówię, fajnie, że w ogóle to jest... Jak ty słyszysz, że jest prośba, żebyś ty przed tym meczem był, to jest dla ciebie duży kłopot? Tak szczerze, Maciek. Znaczy wiadomo, że to jest określony czas, nie? Że to musi być ileś tam przed zawodami, nie przed samymi zawodami. Jakiś czas temu raczej zacząłem stawiać swoją osobę ze strony takiej, że jakby mam podpisany kontrakt, takie są moje obowiązki. Ja będąc kibicem bardzo bym się ucieszył, jeżeli zawodnik by nas odwiedził. Oczywiście to musi być wszystko zrobione w odpowiednim czasie. Ale przestałem myśleć kategoriami, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo ja jeżeli zadam sobie takie pytanie, to wolałbym w danym momencie oczywiście pewnie siedzieć w szatni i bądź zrobić jakąś czy siedzieć w szatni i słuchać muzyki, wiadomo. Ale są sytuacje, przy których musimy się poświęcić i je wykonać. Była taka pani w zeszłym roku, chyba z Gdańska przyjechała, przyszła do mnie, nie pamiętam tylko co ona przyniosła, jakąś flagę, chorągiewkę czy kalendarz, coś i mówi, panie Jacku, czy tam panie speaker, czy jakoś tam, ja przepraszam, ale muszę pana poprosić. Jeżeli pan tylko będzie mógł, proszę, niech pan podejdzie do Maćka Janowskiego i zorganizuje mi tutaj... Znaczy, ja mówię to w takim trochę może teraz pretensjonalnym trybie, ale ona naprawdę, jej śmiertelnie na tym zależało. Ona mówi, ja mówię, no to dzisiaj już nie ma możliwości, no bo sam mam dużo obowiązków przed zawodami. Ale ona naprawdę, bardzo pana proszę, no ja panu nie wiem, no co mogę
mogę, to tutaj jakoś to ten. Ja mówię, nie o to chodzi, po prostu no nie ma jak. No ale mówię, dobra, no to już pani da, bo już się prawie zaczęła płakać, nie? Dała mi to, mówi, ja mówię, dobrze, nie obiecuję, ale spróbuję. Powiedziała mi, gdzie ona siedzi, więc mówię, przejdę, może akurat na ciebie trafię, podpiszesz, dam. No ja ci dałem, to podpisałeś. Ale ty zapytałeś, czy to jest ta sama pani, która dzisiaj była u mnie pod domem rano. Co to było za historia? No różne są sytuacje. Czasami ktoś przyjedzie mi pod dom i po prostu stoi tam przez jakiś dłuższy czas. I co, i wypatruje? I wypatruję, tak. Bywa, że ludzie gdzieś tam przyjeżdżają pod moim domem, zatrzymają się na chwilę. Ostatnio też coraz częściej spotkałem się z tym, że nie wiem, ktoś, jakaś rodzinka jedzie rowerem i nagle tata krzyczy z przodu, że o, tutaj mieszka Maciek Janowski. Tam, wiesz, są takie sytuacje. Czasami to są strasznie dla mnie sytuacje niezręczne. Krępujące trochę, nie? Krępujące, bo z jednej strony do tej pani jakby starałbym się jej wytłumaczyć to, że jednak... ten czas, kiedy jestem w domu, to jest mój czas, kiedy jestem w domu, a raczej spotykamy się na podpisywanie bądź zdjęcia. Wolałbym się spotkać na stadionie. Czy na prezentacji przed sezonem tak. Jakoś. Więc są bardzo niezręczne te sytuacje, ale jakby przymykam na nie oko i nie kłócę się z kibicami. Bo ty mi to powiedziałeś, jak podpisywałeś. Ja to wziąłem, rzeczywiście. Poszedłem do niej, zawołałem ją. Ona rzeczywiście była tam, gdzie mówiła. Daję jej to. Ja już za bardzo nie interesowało nawet, żeby mi dziękować, bo ona już wiesz... Ale ciekawiło cię to, czy była. Ja zapytałem, czy ona była. Ja mówię, czy pani była dzisiaj, tylko mówię, niech mi pani tu mówi uczciwie. Czy pani była dzisiaj przed domem Maćka Janowskiego? Ona mówi, nie. Ja mówię, jak to nie? No nie. Mówię, kłamie pani. No, wzięła i poszła. Także to chyba była. No. Może być. No tak się zdarza. No, Adam Małysz też opowiadał, że wiele razy przychodzili, nawet wycieczki przyjeżdżały przed autobusem. No tak, jeszcze w Wiśle. A jeden sponsor was przecież łączy, nie? Oczywiście, tak, tak. Kapitan Wąs jest, no to jest kapitan. A ty nie myślałeś, żeby Wąsa zapuścić? Wiesz co, mój wąs nie jest na tyle efektowny, żeby gdzieś tam się z nim pokazywać. Czyli wyglądałby mniej więcej jak broda Szymona Woźniaka. Dokładnie tak. To jest parę włosków gdzieś tam przebijających się, które zgubiły się po prostu. Kiedyś ja sobie, jak byłem jeszcze dużo młodszy, coś takiego miałem, jakąś taką brodę i ktoś mi tak fajnie powiedział, że tylko nie wycieraj za mocno twarzy ręcznikiem, bo się ogolisz niechcący. Że to na tej zasadzie. Tak, nie słyszałem, to ciekawe. Ale bo twój tata ma takiego dość, takiego porządnego wąsa, nie? Tak, tata ma takiego wąsa, że jak właśnie, a propos Tarnowa, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, pamiętam, że był taki zakład, że jeżeli zdobędziemy drużynowe Mistrzostwo Polski, to na imprezie od razu po meczu tniemy wąsa. A ja wiesz, do tamtego okresu nigdy w życiu wcześniej nie widziałem swojego taty bez wąsa. O kurde. Więc to było dla mnie szokujące przeżycie i w momencie, kiedy go zobaczyłem, jak wrócił już po zabiegu cięcia wąsa, jak go zobaczyłem przy stole, po prostu się bałem koło niego siedzieć. Ja mówię, gdzie jest człowieku, mój tata? Mówię, weźcie tego gościa, ja mówię, zabierzcie mu opaskę, on tak dziwnie wyglądał. Tak przerażająco, że mówię nie, zapuszczaj. I co Piotrek na to? Nie? Przeprosił cię, mówi Maciek, to naprawdę się ja? Śmiał, bo dobrze wiedział, jak to będzie wyglądało. Mama była przeszczęśliwa, bo jej się bardzo podobało. Ja mówię, zapomnij, mówię, mieszkam za blisko siebie, musisz zapuścić tego wąsa. Zastanawiałeś się kiedyś, po co facetowi wąs? Znaczy ja rozumiem, że to jest jakaś ozdoba taka, ale znaczy ja broń Boże nie krytykuję taty, nie? Pozdrawiam serdecznie Piotra. Zawsze chodzę do niego przywitać się na pierwszy łuk, jak są zawody. Dokładnie, wiesz co, czy się zastanawiałem? Nie. Jakie funkcje pozytywne może mieć wąs? Nie może, wiem. Że jak na przykład nie się wiem, denerwujesz to... i się pocisz, to kropelki ci pod nosem nie widać, bo kropelek, bo na wąsie się zatrzymują. Na przykład. Aż tak się nie denerwujesz, nie zauważyłem, więc na razie z wąsem odpuszczę. Czyli zaczęliśmy od popularności, kończymy na wąsie. Maćku, zapraszam, tutaj proszę. Jedziemy dalej. No. Jak ci się to losowanie podoba? Wyciąganie tutaj? Jest okej, tak. Nie? Dokument. A, to o dokumencie możemy już w zasadzie, bo ja powiedziałem już o tym, nie? Że, tak. że powstaje taka produkcja. Mamy taki pomysł troszeczkę i w innym stylu zrobiony niż te, które wychodziły po sezonie. Zobaczymy. Bądźmy pozytywnie nastawieni, że uda nam się ten projekt, chociaż różnie z tymi projektami wygląda. Ważne, że pomysły są. Następny żużos, bo dokument już mamy omówiony. Prezentacja. O, prezentacja. Specjalnie chciałem o tym, bo wiem jak ty wyglądasz na prezentacji z drugiej strony i to dosłownie. Ja lubię jak ty jesteś lubię być na prezentacji, bo ty zawsze przychodzisz i się przywitasz, zawsze żółwia przybijesz.
Znaczy mi, ale też innym. Tak, komu trzeba. Oczywiście, jesteśmy kolegami z pracy. No tak. No. Więc wiesz, ja. Ale mi nie chodzi o swoje relacje. Dziękuję, Maciek. Dobra. Ale mi nie chodzi o tego żółwika, tylko mi chodzi o to, że co się dzieje tam, bo to też kibiców interesuje. Wiesz, wy przyjeżdżacie w naszym przypadku tymi raptorami, tymi pick-upami z przyczepką, czy już nie. Wy siedzicie chyba nie na przyczepce, tylko po prostu na pace. Na grzbiecie, no, tak. Na pace. Jest rundka honorowa, jedziesz, widzisz tych kibiców i na co ty patrzysz, jak widzisz kibiców? Tak ogólnie w tłum i machasz, czy wyszukujesz? Bo ty czasem pokażesz palcem na kogoś, tak jakbyś tam znajomego widział. Często tak. Widzę mnóstwo znajomych twarzy na stadionie. Też wyłapuję dzieciaki poprzebierane bądź poubierane w nasz merch, które gdzieś tam nas mocno z tym wspierają. 7-1. Więc jak zobaczę jakiegoś naszego wrocławskiego szoguna, to go od razu pokażę palcem i tam pomacham. Czy lubię taką interakcję przed zawodami z fanami. Też to jest takie troszeczkę nakręcające. Sprawdzam, czy znajomi przyszli na bilety, które im załatwiłem. Dużo masz tam? Całe sektory. Ty sektorami załatwiasz, nie? Czasami tak. To jest trzycyfrowe zamówienia czasami są. Chociaż oczywiście dla tych znajomych, którzy myślą, że za nie nie płacę, muszę ich wyprowadzić z błędu. Tak. Często po prostu załatwiamy dla znajomych przez to, że mamy łatwiejszy dostęp. Może jasne. Tak to nazwę. Mhm. Więc tak, sprawdzam listę obecności. Dojeżdżacie do miejsca, gdzie jest prezentacja, czyli na linię start-meta. Schodzicie z tych samochodów i co wtedy? Wtedy jest badanie, z którego pola pierwszy bieg pojedziesz, tak? Swój. Tak, często jakby podchodząc do ciebie również sprawdzam, z którego pola będę startował. A ja tam wtedy zasłaniam, co mam napisane na tych programach. Więc tak, jeszcze szybki rzut okiem na dane pole, jak wygląda. Jak wygląda dojazd, sprawdzenie postawy przeciwnika. Czy przeciwnik jest agresywnie nastawiony, czy przyjacielsko. A poznajesz to po tym, jak on kopie butem w tor, czy po czym? Na ręce patrzę, czy się trzęsą, chociaż dawno już tego nie zaobserwowałem. Żeby się któremuś rywalowi ręce trzęsły? Tak. O czym by to świadczyło? O tym, że się może stresuje, albo że pochlał dzień wcześniej. Albo tak. Ale szuflę sobie podajecie tam. Nie, oczywiście śmieję się, ale... Wiesz co, to jest jakby przeciągnięcie troszeczkę w czasie dla nas, bo jakby my wiemy zaprezentowanie się oczywiście kibicom, ale my jesteśmy już nastawieni i nabuzowani na to, jak wyjedziemy na tor i to jeszcze jest taki moment, kiedy już mocno w nas buzuje, ale też taki moment jeszcze na skupienie i na takie zaadoptowanie się między tam kibicami. A ciebie to stresuje, że masz tyle ludzi na trybunach patrzących na ciebie? W ogóle nie? Kompletnie mnie to nie stresuje, napędza, bardziej bym powiedział, że mnie to napędza. Lubię startować przy pełnych trybunach. To jest, wydaje mi się, że taka kwintesencja tego w ogóle, co robimy. Ja jak na przykład mam, nie wiem, gorzej się mogę czuć albo coś, albo jestem samotny, chociaż nie jestem, bo mam wspaniałą rodzinę, ale no tak na przykład chcę się dowartościować, to wiesz co, wiesz jaką mam receptę? Myślę sobie, pojadę na najbliższy mecz ligowy i sobie krzyknę jedno słowo na stadionie. Tylko jedno słowo wystarczy na stadionie i czuję się, momentalnie mam tyle prądu w sobie, wystarczy krzyknąć Maciej! I 14 tysięcy gardeł. Jonowski! I ty to przed startem to słyszysz? Nie ma szans, no oczywiście, nie? Oczywiście. Słyszysz to? Wiesz co, właśnie zauważyłem, że im dłużej jeżdżę, tym więcej bodźców do mnie dochodzi i więcej bodźców mogę złapać. Jest to, oczywiście zależy od danej sytuacji, jak bardzo jestem skoncentrowany, jaki to jest mecz, czy to jest mecz na gdzieś tam na żyletki, jest blisko wynik. Jeżeli jest blisko wynik, to wiadomo, że ta koncentracja jest już maksymalna, więc słyszę, oczywiście. Jeżeli też mam dobrą przewagę przed moimi kolegami, to często też rzucam okiem podczas jazdy na trybuny, co się dzieje, bo to też mi pokazuje, jaki jest wynik za plecami. Więc jeżeli nie zauważę w momencie, kiedy się gdzieś tam obejrzałem, no to jak widzę, że na prostej startowej ludzie zaczynają wstawać i krzyczeć, no to wiem o tym, że mój kolega tam mocno atakuje, więc obserwacja jest ważna. A WTS słyszysz? Słyszę, jakby... Wszystko słyszysz? Praktycznie wszystko. A co ty myślisz o WTS, o krzyku? WTS? No. Nie zastanawiałem się. Mi się na przykład obrywa za WTS, ale mi się to podoba. A dlaczego ci
się obrywa? No bo ludzie się śmieją na przykład. Nie słyszałeś tego? Wrocławskie Towarzystwo Sportowe. Tak. Znaczy wiesz, ja na przykład, ja bym bardzo chętnie merytorycznie pogadał z kimś, kto sobie, no nie wiem, nawet komentatorzy w telewizji tak niby niewinnie rzucają, o już cały stadion krzyczy WTS. No i dawaj, tam już i klawiatury płoną, wiesz, no. W Gorzowie, w Leżnie, wszędzie, nie? O, już się WTS-y odzywają. Ale ja mówię, a zawsze ich pytam, a dlaczego nikt nie zwraca uwagi na to, że na przykład w Grudziądzu krzyczą GKM, w Częstochowie jest non-stop CKM ujeżdżane, w Poznaniu sam intonuje PSZ, bo tam też prowadzę zawody. I wiesz, i tylko WTS wszystkich boli. Znaczy wiesz, no to może dlatego boli, bo jest skuteczne, bo fajnie się niesie i tak dalej. No, może gdyby... być, tak. Tak. Może komuś to przeszkadza, że jest za dobre. Za dobre to jest jedno, a dwa, że jeżeli ktoś do nas przyjeżdża na stadion, na zawody, to jak tak, to musiałby naprawdę uszy zatykać, żeby nie słyszeć całej gamy szerokiej innych przyśpiewek, jak jedna strona, druga strona, jedna odpowiada, druga pyta i tak dalej. Nie? Ale do prezentacji jeszcze chciałem, bo wy się tam witacie, ręce sobie podajecie z zawodnikami. Wszyscy w rękawicach są. Rzadko. Rzadko? Tak, nie, raczej w momencie, kiedy gdzieś tam ściskamy dłoń, to raczej ściągamy. Goła ręka. Tak, goła tak. Dłoń. Chyba, że widzę, że tam jest inny, chociaż raczej przeważnie zawsze. Może tak, może ja nie przemyślałem tego, rzeczywiście. Ale kto na przykład ma najmocniejszy uścisk z rywali w Ekstralidze? O, kurde, jaką... Nie, teraz mi tak wpadło, to wiesz. Bo ja pamiętam, że Wiktor Trofimow mówiło się, że ma największą dłoń, nie? Tak. Że on cię może tam po łokciu połaskotać, jak jest całowita. Bardziej szedłem tutaj myślą kapitanów. Szymon Woźniak chyba. Tak? Mocno ściska. A kurde. Ktoś podaje takiego, jak to się mówi, śliskiego śledzia, czyli tak, że prawie w ogóle nie ściska? Duzer zawsze śliskiego śledzia chyba podaje. Tak? Rzeczywiście, on może mieć trochę miękką tę dłoń, no? No. Okej, okay, dobra. I później stajecie i ty lubisz jaką formę prezentacji, bo one generalnie są nawet regulaminowo opisane, że mamy tam imię, nazwisko, jakiś tam okrzyk, pach, idziemy dalej. Żadnych historii, żadnych tam anegdot. To jest zrozumiałe, bo to jeszcze jest telewizja, do tego dochodzi i tak dalej, ale ty lubisz te takie prezentacje szybkie, konkretne, czy lubisz, jak to się trochę rozwleka? Szybka, konkretna. Tak, ja już tam drepczę w swoim stroju, który nie do końca jest strojem najbardziej wygodnym, wiesz, tu masz pospinane chociażby ochraniacze na kolana, stabilizatory. Jeszcze jak jest 30 stopni, to wolałbym, żeby ta prezentacja trwała 10 sekund, więc szybko, sprawnie. Tak samo wydaje mi się, że zawody powinny być również rozgrywane jak najszybciej i do domu. Ale jeżeli chodzi o prezentację w ogóle, no bo czasem są takie zawody, że z powodu takiego czy innego nie ma w ogóle prezentacji, bo jest za późno, bo deszcz spadł, bo trzeba było tor układać, to wtedy masz kamień z serca, dobra, bez tej prezentacji będzie lepiej? Wolę z prezentacją, ale konkretną. Tak. Konkretną. Tak. Krótko. O snusy cię chciałem zapytać, bo czasem tam jest tyle torebeczek leży później, że tam wiesz, ekipa sprzątająca to trybuny ogarną raz, dwa, ale te snusy pozrywać tam później po was to? Ja w trakcie zawodów nie używam kompletnie. A, czyli ty tylko przed ewentualnie. Nie, tylko przed zawodami jeszcze snusika mogę wziąć co najwyżej. Po zawodach oczywiście, ale w trakcie zawodów nie. Muszę czuć się po prostu dobrze. A próbowałeś jakieś jak kowboj tytoń rzuć, czy nie? Nie, nigdy nie próbowałem. Widziałem, jak moi koledzy ze Stanów to używają i po prostu nie zachęciło mnie to. Kto w ogóle miał, kto tytoń żył? Bo Greg chyba nie? Nie, ale John Cook. John Cook już bardziej. Była sytuacja, że mieszkał u nas przez 2 tygodnie. Ale w domu, tak? Tak, w domu. Uj, to wy tam mieliście, wesoło musieliście mieć, co? Babci, tak, no było bardzo wesoło. Raz też zabrałem Johna na miasto tutaj do Wrocławia. No i spędziliśmy super czas. Rock'n'rollowy gościu ze swoimi latami, ale znakomity czas. On jeszcze taki trochę kowbojski głos, nie? Taki lekko zdarty. No. Tak. Ja byłem na tym meczu w Gorzowie, kiedy on motoru nie dostał na start. Mm-hmm. Kojarzysz to? Tak. I bez motoru miał pozycję startową. No, to była historia taka, wiesz, jak Emil pojechał beczkę śmierci na bandzie, to John Cook zrobił coś podobnego. Podobnie to się zapisało już w historii, nie? Dokładnie. Tak, na pewno jest to historyczne nagranie. A ty masz z nim jeszcze jakiś kontakt? Na co dzień nie, ale John czasami odwiedza Europę, wpada, więc jak jest tutaj gdzieś w okolicy, to na pewno się widzimy. Jak jestem w Stanach, to również. Ale na co dzień nie dzwonimy do siebie. Dobra, Maciek, jedziemy dalej. Wrocław, miasto spotkań. Początek wszystkiego. Początek końca.
Co to znaczy początek kończy? Nie wiem, teraz Maciek, tak szyję tutaj, wiesz. Maciek, nie musisz szyjeć, ja mogę pytaniami trochę wesprzeć. Dokładnie, może zacznij ty, tak. Tak, wiesz Wrocław. Co, mam kilka pomysłów na to, jak cię o ten Wrocław zapytać, ale najprostszy jest chyba taki, że tak sklejonego zawodnika z miastem nie ma, i to nie jest, wiesz, ja ci nie muszę wchodzić w tyłek, absolutnie, tylko ty to robisz z serca, nie? Bo ja wiem o tym, że ty, jeżeli nawet nagrywasz jakieś filmiki, czy robisz cokolwiek marketingowego, to wychodzi tobie tylko wtedy, kiedy ty to czujesz. Mhm. I z tą miłością do Wrocławia chyba jest podobnie, co? Oczywiście. Ogólnie chyba najlepiej wtedy się tak działa, jeżeli jesteś przekonany i nikt cię nie zmusza czuje, i to płynie prosto z ciebie, twoje działania. Skłamię, jeżeli powiem, że zawsze tak się kierowałem, ale na pewno od długich paru lat tak jest. I to jest najbardziej autentyczne. To ma najlepsze przełożenie. Przede wszystkim ty czujesz się z tym, co robisz, bardzo dobrze, więc każda akcja prowadzona dla miasta, czy akcja charytatywna, czy akcja edukacyjna. Ostatnio mieliśmy okazję nagrywać post, jeżeli chodzi o badania nowotworowe dla mężczyzn, i każda taka sytuacja, jeżeli mogę się zaangażować, po prostu zaangażować to jest dla mnie okej. I wiem o tym, że jest to jedna z moich rzeczy, które powinienem robić jako osoba rozpoznawalna. Mhm. A ty masz numer do prezydenta Wrocławia w telefonie u siebie? Tak, mam numer, czasami sobie wyślemy jakiegoś SMS-a. Nie tylko takiego na zasadzie wesołych świąt, ale też takiego... Nie, czy po lepszych zawodach z prezydentem Jackiem mamy bardzo dobry kontakt. No wiesz, z Jackiem to wiadomo, że musi być dobry kontakt, Jacek, nie? To spoko. No, Jacek Golob. Spoko goście. Jacek Dreczka też trochę. Dokładnie. Nagrody. A, nagrody, właśnie. Najdziwniejsza nagroda, jaką dostałeś za udział w zawodach żużlowych, to jest jaka? Najdziwniejszą nagrodą było kino domowe na turnieju w Rawiczu. W Rawiczu? Tak. To był jakiś turniej taki... Może o puchar burmistrza. Albo burmistrza, tam chyba były zawsze takie nagrody. Grzesiu Zengota powiedział, że on dostał przelewowy ekspres tam właśnie, na turnieju puchar burmistrza w Rawiczu. Dokładnie, tam nie było żadnych kontraktów podpisanych, jeżeli chodzi o sam udział. Czyli kasy nie dostawałeś ani grosza. Tam kasy nie dostawałeś, tylko jechałeś o nagrody. I ja pamiętam, wziąłem któreś tam miejsce i udało mi się zgarnąć właśnie kino domowe LG. LG. I to było, głośniki też były kolumny, czy głośniki, tylko odtwarzacz? Nie, odtwarzacz i z głośnikami, z kolumnami. Ile było tych kolumn, nie pamiętasz? Także cztery wysokie i jeden subwoofer. Czyli mogłeś sobie trochę obwiesić pokój. U moich rodziców, jakby u moich rodziców stoi. Gra do dzisiaj, więc git. Ale to widzisz, Grzesiu ekspres zawiózł też do rodziców. I mówi, że jeszcze działa ten ekspres. Widzisz, jakie synalkowie tutaj dobrze? No tak, to jest jedno, ale dwa, że jednak ty zobacz, wszyscy pamiętają dzięki temu turniej o puchar burmistrza Rawicza. O żadnym turnieju, nawet o Grand Prix tyle w podcastach nie mówimy, tylko o turnieju o puchar burmistrza Rawicza. Tak, dobry. Ale jednak to było tak, jednak to była chyba taka specyficzna nagroda. No, a dostałeś jakieś oponę od kogoś, taką nową? Tak, opony dostajemy po meczach w Szwecji, wygranych meczach. Nasi kibice mają taki system, że po najlepszy zawodnik z danego meczu wygranego dostaje, oczywiście głosem tam naszych kibiców, dostaje oponę. Jedną tylną oponę. Jedną tylną oponę. Czyli na dwa biegi ci wystarczy. Wiesz, to jest zawsze coś. To jest jakby doceniał tą inicjatywę i mimo tego, że czasami gdzieś tam ta opona idzie dla młodszego zawodnika, mimo tego jest to coś fajnego. Ale co ty robisz z tymi oponami zużytymi? W klubie zostawiasz? Zużyte opony często biorą od nas amatorzy, którzy jeszcze mogą na nich pojeździć. Czasami niektórzy znajomi wykorzystują je do różnych sprzętów, które mogą. Mhm. Wiesz co, ja w Poznaniu tam, jak prowadzę zawody, generalnie ja zacząłem robić konkursy na trybunach. Tak jak jest przerwa na przykład u nas też, ty czasem bierzesz udział w konkursach sobie z parku maszyn, zgadujesz, co jest na telebimie? Czy nie zdarzyło ci się czasami jeszcze? Zgaduję, tak. No, to ja to gdzieś tam w domu układam i wiesz, fajnie, bo mamy na przykład Artur i Beata Dziewcińscy zawsze przygotowują takie pakiety gadżetów. I za to, że tam ktoś bierze udział w konkursie, najczęściej dobrze odpowiada, dostaje taki zestaw
gadżetów, ale w Poznaniu, bo tam też gadżety, ale tam no, z tymi gadżetami jest trochę gorzej, bo to gadżety klubowe czasem biorę i rozdajemy. Natomiast kiedyś mi dali oponę z autografami, zużytą oponę z autografami. Wiesz, że to najlepiej szło? Ale często kibice biorą od nas opony albo próbują je gdzieś tam dostać. Na stadionie bardzo często podpisujemy opony. Tak, no, tak. Bo to jest, wiesz, tylko później wracasz do domu, widzisz na przykład, wiesz, idziesz sobie w niedzielę na spacer po mieście z rodziną, a tu jakiś kibic, rozumiesz, idzie z oponą na głowie sobie. Tak, tak, no, ten... Słuchaj, zapach, jak ktoś lubi zapach gumy, no. No to co, ja jestem jednym z fanów. A, Maciek, bo wiesz co, właśnie, mamy tutaj dwa takie zestawy gadżetów od ciebie. Dokładnie. Tam są szaliki. Dla waszych słuchaczy, którzy, nie wiem, może wymyślisz jakiś konkurs. Właśnie wymyślmy, który... coś może teraz. Masz jakieś pytanie, które chciałbyś zadać kibicom ciekawostkowe? Nie wiem, że to nie byłeś przygotowany na to, ale tak myślałem, czy coś wykombinujemy, czy nie wykombinujemy. Masz, czy nie masz? Bo nie musisz mieć, bo jak nie to po prostu... Nie mam, ale z chęcią dowiedziałbym się, ile biegów przejechałem w swojej karierze. No ale to... Ale kto to zweryfikuje? Nie wiem, no słuchaj. Bierzemy pod uwagę też turnieje pokroju Pucharu Burmistrza Wrowiczu? Wszystko. O, to nie, ale poczekaj, nie, ja mam pomysł. To zrobimy tak. Na Facebooku Mówi się Żużel będzie ta rozmowa, link do tej rozmowy, i tam będzie można skomentować. I tam proszę, żeby każdy pisał, ile biegów Maciej Janowski w swojej karierze pojechał. Ile ty lat jeździsz na żużlu, Maciek? Wiem, że to ja powinienem wiedzieć, ale... W 2007. W 2007 był ten mecz z Rzeszowem? Tak. To był z Rzeszowem mecz ligowy, nie? No, no to od 7 roku to mamy już trochę tych lat jest, nie? Mhm. Bo to jest 10, jeszcze 6, tam 7, to... Tam jest parę ładnych jest lat. No, to spośród tych osób, które odpowiedzą na to pytanie, jakkolwiek, wylosujemy z następnym gościem naszego podcastu. Ja już wiem, kto nim będzie, później ci powiem, kto to będzie. Państwu nie powiem, bo to musi być niespodzianka aż do wtorku następnego. Natomiast wtedy wylosujemy, dobra? Spośród tych osób. Dobrze. I ja wyślę pocztą państwu, czy tam wręczę, jak to będzie ktoś taki w zasięgu, tak? Nie musi być to, może zróbmy tak, że nie musi być to dokładna liczba, ale odpowiedź na to pytanie również, jakie by nie było, będzie brane pod uwagę. Tak, no, tak? Tak, tak, tak. Znaczy, oczywiście my wiemy, ile to jest z Maćkiem, bo Maciek każdy swój wyścig liczy i odhacza, no ale umówmy się, że jest tam, można się pomylić o 2000 na przykład, nie? O. Dobrze, niech tak będzie. To nagrody mamy ze sobą, wręczone, proszę bardzo. Następny żużlos Maciek wyciąga. Krystyna. Krystyna. Wydaje mi się, że chodzi o... jedną panią Krystynę, tak. o którą może nam chodzić. O panią Krystynę Rusko, albo znaną też pod pseudonimem Krystyna Kloc. Dokładnie. Czy masz jakieś związane pytania z panią Mam prezes, anegdotę czy... związaną z panią prezes, tak. To jest taka anegdota. Pamiętasz prezentację drużyny, którą mieliśmy w kinie, to było 2016, 17 to był chyba rok. Przed powrotem na olimpijski tutaj. Tam mniejsza z tym, co tam się wydarzyło podczas tej prezentacji. No wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Tak. Natomiast przebieraliśmy się w takiej dość jednej, wąskiej garderoby. Tam była i Daria Kabała-Malasz, i Rafał Dobrucki. Tam wszyscy po sobie chodzili. I ty powiedziałeś, Krysi, wtedy, że pani prezes, ja muszę iść, bo ja jadę chyba na deskę, jechałeś wtedy. Nie wiem, czy to nie było wtedy, co cię nie odcięło przypadkiem. Nie, nie. I ona jak to usłyszała, to ci dała takiego soczystego klapsa w dupę. Pamiętasz to? Tak. No, ja to pamiętam. I my tak stoimy, patrzymy na siebie, znaczy jakby nikogo to nie dziwiło, nie? Ale Krysia ma tak po prostu, że ona jest tak emocjonalnie związana, nie? Na pewno jest bardzo emocjonalnie związana. Samo to, że tak długo jest w sporcie takim mocno męskim. Patrząc na panią Krystynę, jest to bardzo filigranowa osoba, ale z ogromnym temperamentem i no i niejednego siłacza widziałem, który z podkulonym ogonem uciekał od pani prezes, więc no, niesamowita osoba. A jak często pani Krysia do ciebie dzwoni? Znaczy nie pytam konkretnie, o czym rozmawiacie, tylko wiesz, jak ta relacja wygląda po prostu, o to mi chodzi. Wygląda bardzo koleżeńsko. Aha. Na pewno taka relacja, jeżeli chodzi o prezes-zawodnik, zatarła się już kupę lat temu. Ale są to relacje bardzo dobre, jeżeli trzeba coś mocniej powiedzieć. Też z tym nigdy nie było problemów. Często wymieniamy zdania na różne tematy. A jeżeli chodzi o na przykład, jeżeli na przykład Krysia ma jakąś uwagę, no coś jej się nie podobało albo coś chciała wyjaśnić, to na ile ona jest, na ile ona zna się na żużlu? Na pewno... Wiesz, o co mi chodzi. Niektórzy udają, że się znają. Tak, z teoretycznej strony zna się bardzo długo, jakby przez same ponad 20 lat spędzonych w dyscyplinie. No jednak... Nie jeżdżąc na motocyklu żużlowym, bałbym się o stwierdzenie, że ktoś zna
zna ten sport, ponieważ to jest zupełnie inna perspektywa, inne odczucia i po prostu nie da się tego przeskoczyć. No ale pani prezes zna się na różnych innych rzeczach dookoła tej dyscypliny. Może nie w 100% na jeździe, ale ponieważ jakby nie miała też jakby okazji tego trenować, ale od strony organizacyjnej to wiesz, ciężko znaleźć kogoś lepszego. Nie, bo to dla mnie, w ogóle dla mnie to, że ja jestem tak blisko i Andrzeja i Krystyny, znaczy ja oceniam to jako bardzo blisko, natomiast ja ich znałem z czasów Tygodnika Żużlowego, kiedy prenumerowałem. Ja ich znałem z gazet. Ja nie wiedziałem, jacy oni są. Znaczy, słyszałem różne legendy, ale rzeczywiście taka opinia obiegowa, która się przewija w bardzo różnych klubach od bardzo różnych zawodników. Wszyscy mówią, jeżeli coś potrzebujemy z takich spraw okołosportowych, nie ma lepszych ludzi. Oni zawsze pomogą. Czy to, nie wiem, w kwestiach nawet służby zdrowia, czegokolwiek tak naprawdę. Oczywiście, to wiesz, tu wielu moich znajomych czy kolegów z toru korzystało z takiej pomocy przy załatwianiu, nie wiem, czy przy pomocy załatwienia, czy dostania się do jakiegoś lekarza specjalisty, więc oczywiście znajomości pani prezes i pana prezesa są we Wrocławiu bardzo mocne. No i widać też, że po prostu ludzie szanują zdanie państwa rusko i liczą się z tym zdaniem również. No i też o Andrzeju długo nie chcę rozmawiać, bo to pewnie jeszcze będzie okazja może z jakimś innym zawodnikiem, tak żeby też poznać różne punkty widzenia, ale ja na przykład bardzo dużo, mnie bardzo interesuje, co Andrzej ma do powiedzenia na różne kwestie, bo on ma spojrzenie, wiesz, mało kto zdaje sobie z tego sprawę, bo Andrzej nie wygląda na 70-latka, natomiast jego spojrzenie trzeźwe, z ogromnym doświadczeniem, ale bardzo współczesne, no ja się od niego staram się bardzo dużo uczyć, naprawdę. Oczywiście, wiesz, czasami idąc do prezesa mam przygotowany jakiś tam sposób bądź tematy, jak chcę poprowadzić tą rozmowę, to jakby moje przygotowanie często pryska w sekundzie, w momencie, kiedy siadamy i prezes zada mi pierwsze pytanie i jakby później rozmowa toczy się na prezesa warunkach i tutaj nie ma w ogóle gadania. Spaliło na panewce. No ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest duży autorytet od strony czy biznesowej. Nigdy też nie mieliśmy jakichś wielkich problemów ze sobą, ponieważ w naszym klubie też czy pan prezes, czy pani prezes widzą zaangażowanie zawodników głównie, jeżeli robisz swoje rzeczy rzetelnie, dbasz o swoją karierę, dbasz o swoje przygotowanie i nie gdzieś tam nie za... Nie kombinujesz za dużo? Nie kombinujesz i swoje rzeczy, które powinieneś robić, robisz rzetelnie, no to wtedy nie masz problemu w naszym klubie. No i tym optymistycznym akcentem możemy przejść do kolejnego żużlosa. Gadżety. Gadżety. O, Maciek, gadżety twoje. Ty jesteś zadowolony z poziomu merytorycznego twoich gadżetów? Jestem zadowolony, chociaż to jest długa droga bardzo i ta miłość była burzliwa od zrobienia jakichś felernych rzeczy, które później trzeba było mocno przeinwestować i przeszyć. Ale no taki jest jakby proces poznawania tego. Maciek, ja ci powiem tak, że bo ja na przykład kupiłem u ciebie w sklepie bluzę, czapkę, skarpety, w sumie dwie bluzy, bo moja żona też. I fajnie, dostaliśmy w ogóle w takim kartonie ładnym. Karton mam, bo szkoda mi go było wyrzucić. Ale totalnie nie mam na myśli tego, że mówię to teraz dlatego, że załatw mi czapeczkę, nie? Załatwimy, spokojnie. Broń Boże, nie, ja nie chcę. Ja, jeżeli mam coś od ciebie, to ja to od ciebie kupię, bo po to się robi. Natomiast wiesz, no umówmy się. Wacława Milika gadżety też mi się podobają, ale raczej bym w nich na miasto nie poszedł. Mówię o takich żarówiastym, żółtym z czerwonym. Bartka z Marzlika ubrania też mogą mi się podobać, ale też bym na miasto w tym nie poszedł. Natomiast twoje gadżety odróżniają się tym od chyba wszystkich innych, że Taj ma też całkiem przyzwoite rzeczy, ale mam na myśli nie krzykliwe, tylko takie stylowe, że założysz to, jest subtelne 7-1, kto ma wiedzieć, o co chodzi, ten wie. I ja się czuję zadowolony, że jestem w stroju, w jakimś ubraniu, które pochodzi od mojego idola sportowego i wiesz, i idę w tym na miasto, jestem w tym i wyglądam całkiem nieźle. I ktoś na przykład podejdzie wtajemniczony, powie, ładna bluza, też mam taką. O to chodziło z tymi gadżetami? Oczywiście. Przede wszystkim chodziło o to, żebym ja sam chciał w tych rzeczach chodzić. I dlatego to było burzliwe. Dlatego, wiesz, no tutaj też często idziemy na jakiś kompromis.
przez ostatnie różne kolekcje sezonowe też jakby staraliśmy się poznać naszego kibica i co lubi. Oczywiście ciężko przygotować kolekcję, która wszystkim będzie odpowiadała, ponieważ zrobimy jedną kolekcję z bluzą rozpinaną, to wtedy wszyscy chcą bluzy nierozpinane. Jeżeli nie ma rozpinanej, to później ludzie mnie łapią i kiedy będzie bluza rozpinana. Ja mówię, dajcie spokój, ja muszę tutaj skupić się na jeździe, ale tak naprawdę jest super, super feedback. Staramy się to robić wszystko lokalnie, więc nasze ciuchy są szyte i produkowane od samego początku we Wrocławiu. Taki był zamysł, żeby też wspierać po prostu firmy, które gdzieś tam nas otaczają. Lokalnie, ale to nie jest tak, że wy robicie to w jakiejś jednej agencji i zlecacie to komuś i ktoś to robi, tylko z tego, co mówił mi Tomek, pozdrawiamy Tomka serdecznie, dziękuję mu też, że nas tutaj fajnie poumawiał, wszystko mamy profesjonalnie poukładane, to jest robione bardzo kompleksowo, od początku do końca, od doboru materiału po hafty i tak dalej, nie? Tak, dokładnie. To też tutaj dzięki znajomości z Tomaszem i obsługi firmy właśnie Odra Studio. Wiesz, to też był proces poznawania i zbierania odpowiednich ludzi do działania. Tutaj jest ogromne zaangażowanie, jeżeli chodzi o Martę, partnerkę Tomka. Michalina, czyli też nasza przyjaciółka, prowadzi obecnie cały sklep. No fajnie. No, mm-hmm. Przede wszystkim chciałem, żeby kibice mogli założyć coś fajnego na stadion. Oczywiście pojęcie fajne to jest każdego prywatna sprawa. To jest to, ale... z muzyką na stadionie. No puścisz najbardziej popularne hity, nie wiem, jakiś Queen. No jeden powie super, drugi powie nie, ja chcę disco polo. Trzeci powie nie, ja chcę muzykę klasyczną i tak się zaczyna zabawa, nie? Głównie chodziło nam o to, żeby nasze rzeczy, które produkujemy, były bardzo dobre jakościowo i żeby przy tym fajnie wyglądały. A któryś z zawodników powiedział ci, Maciek, masz naprawdę fajnie to ogarnięte? Albo któryś, tak, często. Czasami koledzy z drużyn, jak chociażby Rasmus Jensen po jednym meczu w Szwecji mówi, ty, no kiedy mi przywieziesz skarpetki, bo kurde, podobały mi się te wasze skarpetki. No stary, no to mówię, kup sobie. No, masz na następne zawody przywiozę. Linka ci wyślę, zyku. Daj linkę jedną sprzęgową, a ja ci dam parę skarpetek. O, za linkę sprzęgową, bardzo dobry pomysł. A coś, bo to nie jest przypadek, jak rozumiem, jakąś nową linię robicie na przyszły sezon, ale ona będzie do kupienia przed świętami Bożego Narodzenia? Oj, raczej nie. Nie, raczej... Czyli nie, że pod choinkę, tylko na nowy sezon. Może, ostatnio mieliśmy spotkanie, myśleliśmy o tym, żeby może wyprodukować jakiś gadżet taki świąteczny, ale szczerze mówiąc, widzisz, Tomek szybko uciekł. Bo wiedział, że będziemy go o to pytać. Świeżo upieczonym tatą, za co gratulujemy, no. Ale do dogadania. Raczej kolekcji na pewno całej na święta nie będzie. Dobrze, Maćku Żużlec, chyba że coś jeszcze chcesz o gadżetach swoich powiedzieć, ale no już powiedzieliśmy, nie, wystarczająco. I tak wiesz, że po tej rozmowie trochę ci się tam ruszy w tym sklepie, nie? No ja jestem przekonany, dlatego nie wiem, czy mamy tyle, wiesz, asortymentu, żeby zostało. Tak. Kolejny Żużlec to jest... Kontrakty. Ty podpisujesz roczne kontrakty. Tak jest. Jak rozumiem, świadomie. Podpisuję świadomie z tego powodu, że roczny kontrakt mnie jako zawodnika trzyma troszeczkę w ryzach, pod takim kątem, że... Nie rozleniwiasz się? Nigdy z tym jakiegoś wielkiego problemu nie miałem, ale samym podejściem po prostu zawsze twierdziłem, że tak jest lepiej dla dwóch stron. W momencie, kiedy po jednym roku klub stwierdzi, że jednak nie pasuje im moja osoba, to zawsze chciałem uniknąć jakiegoś takiego, wiesz, czy zrywania kontraktów. Jeżeli dwóm stronom odpowiada, jak działamy, po prostu działamy. No, ale to też... Ja rozmawiałem na przykład z Emilem nie tak dawno, no to tam jest kwestia taka, że Emil ma na 2 lata podpisany do 25 kontrakt, ale no trzeba go tam jeszcze po tym sezonie 24 znowu tam, nie wiem, czy renegocjować, czy znowu, bo to też nawet przepisy są takie, że trzeba do tego jeszcze raz usiąść, więc może to rzeczywiście jest taka droga. Tylko to trochę niepokoi kibiców, że dlaczego ten Maciek na rok, co on nie chce dłużej tutaj jeździć, wiesz. Wiesz co, na pewno kibice, jeżeli miała być jakaś sytuacja, która mogłaby jakaś przeszkodzić, zmiana, to na pewno by to zauważyli w trakcie sezonu. Ja nigdy nie ukrywałem, że to jest mój dom i dopóki klub będzie zadowolony z mojego działania, to ja nigdzie nie mam zamiaru się wybierać. Tylko tyle chciałem o tych kontraktach. Tak. No bo to, wiesz, kwestia tego, dlaczego na rok podpisujesz, to właśnie dlatego. Proszę bardzo, Maciej Janowski. Badminton.
Badminton. I to jest temat, o który prosił, żeby poruszyć Rafał z Eko dla Biznesu, czyli nasz partner. Dzięki Eko dla Biznesu możemy ten odcinek sobie swobodnie realizować. Możemy sobie siedzieć w tym studiu ile chcemy. Chcemy? Okej. Okay. Maciek tak wygląda do kubka. Dolać ci herbaty? Chcesz nie, jeszcze? Jest okay, dziękuję. Ty grasz badmintona. Znaczy Maciek, w co ty nie grasz? Ale chodzi mi o badmintona konkretnie. Jak często grasz badmintona? Ogólnie grałem na sztywno raz w tygodniu. Z kolegą się umawiałem praktycznie przez cały sezon. Grecznie. Na rano chodziliście? Na rano. No bo właśnie chyba tam się spotkaliśmy. Ze mną nie. Na stałym nie. Super. Ja, wiesz co, ja ogólnie lubię każdy sport. Ja wiem. I do tego zaraz przejdziemy. Tylko chodzi mi o badmintona, bo co ci daje badminton? W badmintonie widzę po prostu fajną grę, bardzo efektowną, szybką, gdzie musisz szybko zareagować, musisz szybko się ruszać odpowiednio. Refleks? I jest dużo śmiechu. Refleks, oczywiście. A śmiech dlaczego? Znaczy ty masz ogólnie dużo śmiechu ze wszystkiego, to ja wiem, ale... Ponieważ wiesz, jak grasz i już jesteś troszeczkę zmęczony i twój przeciwnik nagle rozrzuca cię po korcie, gdzie ty biegasz z językiem wyciągniętym, no to jest śmiesznie. Poza tym z moją ekipą sportowych świrów zawsze mamy po prostu jakieś zakłady pomiędzy grami. Wiesz, tam nie ma, że gramy sobie set o nic. Jest jakby zawsze 20 pompek to jest wpisane i wryte, wiesz, jak w Nowy Testament. 20 pompek, ale to jak rozumiem, znając ciebie, no to też są jakieś takie zakłady totalnie odjechanych tematów. Były kiedyś. Kiedyś były odjechane zakłady, jakieś tam, wiesz, bieganie na golasa wokół budynku albo jakieś takie... I to najpierw zimą jeszcze pewnie, nie? Były różne crazy pomysły, ale teraz zostajemy przy pompkach i przy ulepszaniu swojej formy letniej. Wiesz, że prędkość lotki do badmintona tuż po uderzeniu może osiągać przeszło 400 km na godzinę? Dokładnie, tak. A wiesz, jaki jest rekord świata? 500. Mogłeś się pomylić o 7. Maciek, idealnie trafiłeś. 493. Tak? No. 7? Tak. Naprawdę nie. Naprawdę. No, mówię ci naprawdę. Encyklopedyczna wiedza, no. Eko dla biznesu, dziękuję za to pytanie. A przechodzimy do teraz kolejnych... Czekaj, do kolejnych sportów jeszcze, Maciek, bo ty ostatnio się mocno skleiłeś z golfem, nie? Tak, z golfem ta miłość już trwa 3 lata. Ale to przez Adriana, czy z jakiego powodu? Oczywiście przez naszych wspólnych znajomych. Adriana poznałem w momencie, kiedy już chodziłem na pole. Zabrał mnie tam jeden z moich kolegów. Tak naprawdę wsiąkłem troszeczkę. No, ale to jest, co ci w tym golfie odpowiada, że po pierwsze jest jakaś korzyść zdrowotna z tego, czy to jest po prostu dla fajne, żeby się poczuć jakoś tak jak golfista, wiesz jak? Nie, kompletnie. W ogóle jest taki stereotyp, że golf to jest dla bardzo zamożnych ludzi i tylko elity jakieś tam grają. To jest kompletnie gdzieś tam nieprawda, ponieważ golf niesie za sobą tyle pozytywnych rzeczy. Wiesz, ja czasami idę na golfa po prostu odpocząć, bądź spędzić troszeczkę czas sam ze sobą. Biorę torbę, biorę tam wózek i gram, jestem sam, odpoczywam. A telefon zostawiasz, czy bierzesz ze sobą? Wiesz co, telefon raczej muszę mieć zawsze ze sobą, chociaż jak gram w golfa, to często go leży wyciszony, nie odbieram, ale gdzieś tam zawsze muszę mieć telefon z racji swojego zawodu. I... Wiadomo. A Wrocław, czyli ty jeździsz tutaj w okolicach Wrocławia na golfa? Tak, dokładnie. Najczęściej gram na WGC, czyli Wrocław Golf Club, no i też często wpadam do naszych znajomych do Pałacu Brzeźno, czyli na pole Gradi. A do Czech też jeździsz, czy nie? Do Czech nie. W Czechach w tym roku byliśmy oglądać tylko i wyłącznie w Pradze zawody DP World Tour. A z Kacper Woryna jeszcze pyka trochę w golfa? Tak. Który jeszcze z żużlowców? Znaczy to Dan wiadomo z tobą. Kacper... zawodnicy z Danii często dobrze grają. No Hans Nielsen to zawsze był, tak, nie? To Szwedzi również często odbijają. Ricky też grał, pamiętam, w golfa. Ricky, Tony tak? Richardson, no, grał. A z Hansem raz miałem okazję grać tutaj we Wrocławiu w ogóle. I kto był lepszy? Nie no, to wiesz, bez podjazdu w ogóle. Przede wszystkim moja gra jeszcze nie do końca jest na tyle kontrolowana, jak bym sobie tego życzył. No jak się stanie kontrolowana, to ci się znudzi. Nie, ale ogólnie polecam. Można się zmęczyć, bo wiesz, idąc na piechotę i robiąc całe pole, przechodzisz ponad 10 km, więc to jest ciekawy spacer, a przy tym często gram z kolegami. Z ziomalami różnymi. Jest po prostu fajna atmosfera. A oni ci się nie podkładają specjalnie, żeby wiesz, nie, było ci milej? Jak wchodzą pompki w grę, to uwierz nie mi, ma kolegów już. Nie ma podkładania. Czyli tak, golf, w kosza jeszcze grasz?
W koszy czasami, ale na żadne ustawki nigdy, jakby dawno nie byłem. W piłę tam kopiecie jeszcze w deszczu? W piłę chłopaki grają non-stop. Właśnie przed chwilą zawoziłem brata na fizjoterapię, bo skręcił kostkę, więc w piłę nie odpuszczamy cały czas. A ty w piłkę to w polu czy bramkarz? Ja kiedyś miałem ogromną miłość do bramki, ale również uwielbiam dźwięk siatki w momencie, kiedy zdobywam piękną bramkę. A jak grałeś, jak stałeś na bramce, to zdarzyło ci się dostać takiego strzała w klejnoty? Raz czy drugi? Bo ja to czuję do dzisiaj, kilka razy miałem taką historię. Najmocniejszego strzała w klejnoty dostałem od mojej koleżanki w przedszkolu i do dzisiaj pamiętam jej białe drewniaki, więc piłka nigdy nie miała takiego wydźwięku jak te drewniaki. Ale co jej zrobiłeś, że cię tak zdzieliła? Kurde, nie pamiętam. Pamiętam jedynie taki flashback, że stoimy przy takiej wielkiej donicy. Coś tam, śmiechy i ona postanowiła mnie kopnąć po prostu. Zacelowała tam, czy to przypadek celowała, nie wiem, gdzie celowała, ale byłem dość mały i ta powierzchnia i tak była mała, nie było gdzie uciekać. No, bo nie, bo jak jestem na bramce, to pamiętam, trener kiedyś był tak półamatorsko grałem, amatorsko grałem w piłkę i też stałem na bramce i zawsze nas instruowali, no tacy prawie zawodowi trenerzy, że jak dostaniesz kopa w klejnoty piłką, to na piętach musisz poskakać. Próbowałeś? No. I czy to kiedykolwiek pomogło? Placebo. Znaczy poskakałem, trochę bardziej bolało i później już przestawało, no bo jak już ten próg bólu się trochę podniósł, to wiesz. Prędzej czy później przestanie, ale czy to ma jakiś wpływ, to... No nie ma, no ale wiesz, no w coś się wierzyło. Tak. Przynajmniej. Grałeś jeszcze w tenisa, macie ten stół w warsztacie tak, dalej? Tak, tak. Tylko wiesz co, z tenisem o tyle problem, że doszliśmy do takiego poziomu, że nikt z moich mechaników nie ma ochoty ze mną grać. Tak słabo grasz, czy tak dobrze? Ja po prostu cisnę i będę grał i ja mogę grać całą noc. Naprawdę? A większość moich znajomych po pewnym czasie po prostu musi wracać do domu. A, i ty ich na wymiękanie bierzesz po prostu. Ja mówię, odpuściłeś, przegrałeś, okej. A to już tam, wiesz, samochód czeka, tam wiesz, Uber już dawno trąbi, nie? Tak, ale wiesz co, ogólnie każdą formę rywalizacji uwielbiam. Mm-hmm. Gramy w lotki, gramy właśnie w ping-ponga, gramy, czy pójdziemy gdzieś na bilarda. Ale głównie chyba ogólnie uwielbiam spędzać taki przyjemny czas z najbliższymi osobami. I w momencie, kiedy jeszcze mogę się zmęczyć fizycznie, co tylko wpływa na korzyść, to sport jest super rozwiązaniem. I to jest mianownik tej całej twojej sportowej rywalizacji. Tak. A w karty też grasz? Gram. W co? W pokera. Ale tak zdarzyło ci się na kaskę grać, czy nie? No gramy z kumplami. To same, ale to wiesz, to są takie wejścia po stówce. Zbiera się tam, nie wiem, z 8 osób i oczywiście można robić ribaje, ale po takim wieczorze, nie wiem, najgorzej stratny byłem z 400. No, czyli Więc to jest, wiesz, to jest złotych. Jeszcze taki... Tak, 400 zł, więc to jest taki próg jeszcze dla mnie, okej. A w pana też gracie, czy tak? Inaczej się pana mówi, graliśmy, w historyczny tak. Upadek Japonii się jeszcze inaczej tak. Mówiło, w pana. Bo myśmy zawsze grali na podwórku z chłopakami w żużel. Czyli kto pierwszy zejdzie, ma 3 punkty, drugi 2, trzeci 1, czwarty 0. I okay. Powiem ci, że jak usiądzie... mamy tu okrągły stół, nie? Tu by usiadł Grzesiu, którego tam pozdrawiamy. Grzesiu, śpisz czy słuchasz? Nie, Grzesiu jest... Słuchasz, no. Tu Grzesiu i tutaj na przykład by usiadła Alina, czyli dziewczyna Grzesia. I teraz tak, bierzemy. Można grać też drużynówkę. Czyli my byśmy byli wtedy razem, bo siedzimy, krzyżujemy się, nie? I teraz gramy, że wino cofa. Czyli jak na przykład ja mu rzucam asa wino, on wciąga i leży wino, cofa do ciebie i ty możesz zejść na przykład z dziewiątki wtedy. I można porówkę taką grać. No wino cofa ogólnie jest... Powinien się cofa, tak się mówiło. Jak było dużo wina. Tak. Nie, ale to jakbyście kiedyś tam jesienią, czy znaczy zimą, czy jesienią, to mówię, bardzo fajna gra. Programy zawodów robiliśmy i grało się albo w kapsle, albo właśnie w pana. No to na pewno sprawdzimy, wrzucimy do naszego koszyka. Dobra, Maciek. Idźmy dalej. Jeszcze mamy kilka, ale damy radę. Czerwony byk. Czerwony byk towarzyszy mi już, to będzie już... To już trochę będzie. 12? Około 12 lat. Czyli, że Red Bull, gdyby ktoś nie wiedział. Dokładnie, tak. No. Nasza miłość rozpoczęła się w momencie mojego projektu zdobywania Mistrzostwa Świata Juniorów. Wydaje mi się, że przed ostatnim turniejem już mieliśmy jakby wszystko poukładane. Wystarczyło tylko przybić jeszcze położyć tą wisienkę na tym torcie w postaci wygrania Mistrzostwa Świata Juniorów. No i z tego co wiem, to byłem jednym z najszybciej podpisanych zawodników w historii, jeżeli chodzi o Red Bulla w Polsce. Czyli ty wiedziałeś, że masz już z nimi prawie umowę w kieszeni, jak tylko zrobisz ten tytuł? Dobrze rozumiem? Wiedziałem, że umowa też jest jakby jednym z punktów tej umowy też był ten tytuł.
bardzo mocnym punktem, ponieważ to miało mnie przybliżyć do tego kontraktu. Jednak centrala bardzo szybko zadziałała i chociaż te rozmowy tam chwilę trwały, no to samo podpisanie trwało bardzo szybko. Co to oznaczało dla ciebie, że taki sponsor do ciebie wchodzi? Kto wtedy w ogóle jeździł w Red Bullu już? Jason jeździł wtedy? Kramp? Jason Kramp, Jarek Hampel. Pawlicy jeszcze nie, bracia, bo to oni... Bracia Pawlicy później. Później. Mikkel Bech-Jensen. Aha, tak. Tak, tak? Było, tak. On też po mnie podpisał, ale on też... No i później tam Lambo, wiadomo, nie? To już było później. Natomiast te wszystkie akcje, bo wiesz, Red Bull robi coś, czego nie robi nikt, nawet nie ma podjazdu, mam na myśli te wszystkie akcje marketingowe. Ostatnio jak rozmawialiśmy z Emilem właśnie, to Emil mówi, że no on miał tę umowę z Red Bullem, ta przyjaźń została, ale mówi, no ja już... moja formuła się wyczerpała, bo my mieliśmy robić różne eventy na rosyjski rynek. No wiadomo, co się porobiło, więc... A poza tym ja cały czas jestem w Polsce, więc to trochę się rozjechało, nie? Ale z takich akcji najgłośniejszych, ja pamiętam, jak ja widziałem ciebie z Jarkiem ścigających się na tym kopcu na Śląsku albo na Spodku jeżdżących. Która akcja była twoim zdaniem taka najbardziej odjechana? Odjechana najbardziej? Kurde, jednak chyba ten Spodek Jarka to był jakiś szczególny. Kurde, jeszcze w tym śniegu wiem, że przy tym projekcie, żeby on się odbył, tam było, wiesz, mnóstwo osób zaangażowanych i też przeciwności losu były ogromne. Wiem, że tam na tym Spodku stawiane były jakieś płyty, tam jakieś piorunochrony szły, które, nie wiem, czy trzeba było demontować, czy właśnie je przykrywać tymi płytami. Mocna akcja, tym bardziej w zimie to chyba było. Tak, bo tam śnieg leżał. Tak, i tam były takie półki, po których wyjechaliście, w ogóle spadaliście z tego. Ja nie jeździłem wtedy. To była jedyna, to była akcja indywidualna Jarka. A bo to Jarek jechał tylko. Tak. A, przepraszam. Ja, jeżeli chodzi o projekty Red Bulla, to Rondo w Lublinie, co też było turbo efektowne i super akcja. Kopiec. A na Rondzie w Lublinie jechałeś ty z Piotrkiem, czy Przemek tam jeszcze był? W trójkę. W trójkę Jarek jechaliście. Jarek był wtedy kontuzjowany, Jarek też miał wtedy brać udział, ale przez kontuzję machał nam flagą wtedy. Tak było. No. To też była, wiesz, taka akcja, gdzie ja wcześniej testowałem rondo gdzieś tam pobliskie koło mojego warsztatu. Gdzieś tam po cichu wyjechałem na rondzie i testowałem. Żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe. Nagraliśmy to, wysłaliśmy do ekipy z Red Bulla, pokazałem im, że da się i że jest to turbo efektowne. Ale... I jednak rano, kiedy mieliśmy nagrywać ten projekt, całą noc spadał deszcz i w momencie, kiedy wyjechaliśmy o 6 rano na rondo w Lublinie, okazało się, że jest mokro i kompletnie nie możemy sobie poradzić z tym, ponieważ nasze motocykle... Jak po lodzie pewnie odjeżdżało, nie? Jak po lodzie i zero przyczepności, zero w ogóle jakiejś kontroli nad motocyklem, więc każdy z nas się gdzieś tam położył. To były takie kontrolowane upadki, ale doszliśmy do wniosku, że no słuchajcie, zobaczcie nagranie, które wam wysłałem, jak to wygląda, a jak tu wygląda, wiesz, gonił nasz czas, ruch coraz większy, policja zaangażowana. A jaki to był dzień tygodnia? Oj, to był weekend? Nie, w tygodniu to było. To było w tygodniu. Tutaj firma Red Bull stanęła na wysokości zadania. I wysuszyli asfalt. Wysuszyli asfalt. Naprawdę? Tak, wysuszyli asfalt, przyjechała maszyna. Jak wysuszyła, wyjechaliśmy raz, wszyscy tylko kilnęli głową, że to jest to. A co to było? To była jakaś szczotka, czy jakimś palnikiem to suszyli? To była głównie chyba, pamiętam, szczotka. Szczotka z jakąś chyba jakąś jeszcze... Froterką jakąś delikatną. Tak, dokładnie. Aha. Więc jak tylko to zrobiliśmy, wtedy ten projekt siadł pięknie. Pamiętam, że były tematy, że okej, słuchajcie, może pod kamerę jakoś to nagramy, uda się. Ja mówię, słuchajcie, przede wszystkim musimy wysuszyć ten asfalt, bo my wyglądamy teraz jak amatorzy, a wiem o tym, jak to będzie wyglądało, jak będzie zrobione tak, jak powinno. I udało się, więc super wyszło. A ile opon zjechaliście tylnych? Czy na jednej to wszystko się udało? Nie, opony zmienialiśmy dosyć często. Jeden mechanik cały czas praktycznie przekładał opony, a nasza opona... Jeden wyjazd to był jeden bok, więc do momentu, kiedy ta opona jeszcze nadawała się do jazdy, to ją cisnęliśmy, ale po jednym zjeździe powrót do boksu i szybka zmiana. No i to jeżeli chodzi o Lublin i o rondo, ale mega dobrym filmem było to, jak wyście polecieli tym samolotem, nie? Co tam o tym spaghetti opowiadałeś. Ty tam rzeczywiście miałeś w gaciach chyba, co? To było jedno z najlepszych przeżyć, jakie przeżyłem. Tam, czy w gaciach? W gaciach miałem... jakby mam co mam, ale... ale ja tam się super bawiłem. Tam...
Nie wiem, jaka to jest forma, czy to jest forma jakiegoś stresu i mojej reakcji śmiechem. No, miałeś ten śmiech taki... Bo ja w momencie, kiedy tylko wystartowaliśmy, jeszcze Łukasz powiedział, okej, spokojnie sobie zaczniemy, tutaj wystartujemy, ale on jak tylko się oderwał od ziemi, obrócił się na plecy i tak. I to był moment, kiedy chciałem do Arabiaty dodawać boczek. To jest tak, kto oglądam i słyszę swoją wypowiedź, jakbym przygotował Arabiatę z boczkiem, to... Ale to, jest, to było mega prawdziwe, nie? To, a umiesz się tak zaśmiać jak wtedy? Nie, musiałbyś mnie podrzucić w powietrze. Nie, 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 to ja tak nie dam rady, ale... Mnóstwo emocji. Lataliśmy z 15 minut, pamiętam, z 2 minuty lotu. To robiliście tutaj, tak? Lokalnie gdzieś? Robiliśmy to koło Katowic. Aha, koło Katowic, no to niedaleko. Ale coś jeszcze się szykuje z Red Bullem? Jakieś takie tego typu akcje? Czy jak często ty się dowiadujesz o takich rzeczach? Dowiaduję się dużo, dużo szybciej. Jest parę projektów, które mamy jeszcze w głowie, jednak nie mogę nawet zdradzić, chociaż chciałbym, jednak nie mogę zdradzić, ale na pewno to będą fajne, duże rzeczy. Może ta rozmowa, czujesz może, że tu już długo siedzimy, ale nie, uwierz mi, że to tak fajnie wszystko, tego tak będzie się fajnie słuchało i to nie jest to, że ja jestem zbyt pewny siebie w tym projekcie, tylko naprawdę uwierz mi, że jadąc samochodem, jak ja słyszę, że niektórzy nasi słuchacze mówią, specjalnie pojechałem na ekspresówkę, żeby się przejechać w spokoju i żeby tego posłuchać, uwierz mi, no kurde, jest to kozackie, no. No tym bardziej dla takich osób z całą przyjemnością siedzimy i nagrywamy. Na przykład jest pani, która maluje obrazy, słuchając opowieści żużlowców, a ty opowiadasz w sposób kapitalny, proszę bardzo. A jakie obrazy? Zapytamy. Jeżeli pani nas teraz słyszy, jakie obrazy pani maluje, słuchając podcastów Mówi się Żużel, to prosimy, żeby pani napisała w komentarzu. Dorzucimy panią do puli gadżetowej. Nie będzie pani musiała pisać, ile macie kieści, tylko... Dokładnie. Co tam masz? Wylosowałem hasło Żużel. Żużel. Tak, ja ci powiem, Maciek, że kiedyś takie nagranie widziałem gdzieś z tobą. Ty miałeś kontuzję, to było kilka lat temu. I Sparta jechała jakiś mecz wyjazdowy, ty na ten mecz nie pojechałeś, tylko byłeś na miejscu we Wrocławiu i ktoś, tylko nie pamiętam jakiego rodzaju to był filmik, czy to był taki nagrany, wiesz, amatorsko jakoś przez telefon, czy ten, nieważne, w każdym razie ty powiedziałeś wtedy, a nie, bo ja się żużlem nie interesuję. I wiesz, że ja już wtedy dorosły człowiek, usłyszałem to i mi się zrobiło tak smutno, mówię, Jezus, jak on się nie interesuje żużlem, Maciek, no. Wydaje mi się, że moje zainteresowanie do tej dyscypliny, jakby ciężko nie interesować się żużlem i go uprawiać. No właśnie. I wtedy pomyślałem, ty się przepiszesz na jakąś koszykówkę. Komu ja będę kibicował? Stary. Staram się nie interesować na tyle, żeby nie doprowadziło mnie to do szaleństwa. Może na tyle. Jakby cenię swój wolny czas i ten czas poza żużlem, jednak jakbym się nie opierał, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę, no to wiesz, jestem wsiąknięty po uszy. Mhm, ale oglądasz w ogóle żużel w telewizji? Oglądam, tak. Oglądam mecze. Takie, które niekoniecznie ciebie dotyczą, nie? Różnie, o to chodzi. Różnie z tym bywa, ponieważ jak nie oglądam meczu, to często robię inne rzeczy, albo jestem na treningu, albo różne inne rzeczy, ale lubię się przygotować do zawodów i oglądać zawody z czyli toru, coś, co dotyczy ciebie. Mam się wybrać, aha, dokładnie. Czyli na przykład jak masz w piątek mecz Grudziądz-Częstochowa, to nie do końca go będziesz oglądał. Z całym szacunkiem do Grudziądza i Częstochowy, bo to nie o to chodzi. Tylko taki, że ty jedziesz mecz niedzielny, na przykład, nie wiem, jedzie się do Gorzowa, ale jest w piątek o 18:00 Grudziądz-Częstochowa. Obejrzysz czy nie obejrzysz, jak masz czas? Jeżeli nie jestem na stadionie, to obejrzę, z tego względu, że jednak wybiorę się tam pewnie niedługo. Lubię zobaczyć po prostu, jakimi liniami zawodnicy jeżdżą i bądź jak się mijają, jak jest przygotowany chociażby tor. Czyli żużlem się interesujesz? Interesuję się, tak. A patrzysz na przykład na to, kto jaką średnią ma w sezonie? Ale to mnie, akurat to nie do końca. Czyli to tylko potwierdza to, że tyle, ile jest tobie potrzebne do uprawiania żużla, tyle się interesujesz. Tak, jakby statystyki, różne miałem podejście do statystyk, ale jakoś staram się nimi za bardzo nie zaprzątać sobie głowy, ponieważ może to spowodować jakiś tam niepotrzebny dodatkowy stres chyba. Dobra, to taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje, ale przy okazji jeszcze przypomniało mi się coś, czego nie ma w żużlosach, bo ciebie nie będzie w Grand Prix, chociaż nie wiadomo, jesteś pierwszym rezerwowym chyba, nie? Na przyszły sezon? Chyba drugim. Czy drugim? No to rezerwowym. I tak jest duża szansa, że się pokażesz w niejednym turnieju. Tak. Ale masz plan na to, bo wiesz co, pytam o to dlatego, że na pewno wszystkich, ciebie szczególnie, ale wszystkich też twoich kibiców bardzo zabolało to, że ciebie nie będzie w tym Grand Prix. Ja nawet nie wiem, czy nie podchodzisz do tego tak, że może i dobrze, że te
ten rok będzie taki, żeby coś sobie udowodnić, trochę spiąć się i odświeżyć to, co, czy nie? Na pewno, jeżeli patrzymy pod kątem od odświeżenia, na pewno ten czas się przyda. No tak jak powiedziałeś, no mi również, jak wyszła ta informacja, również nie do końca zrobiło się przyjemnie. Jednak różne poczynania, jeżeli chodzi o zawody Grand Prix, chociażby ostatnia sytuacja z Bartkiem Zmarzlikiem i niedopuszczenie go do tak ważnych zawodów przez Kevlar, pokazała mi również różne inne strony, jakieś takie dziwne politycznie. Wiesz, ja jestem zawodnikiem, ja chcę wyjechać na tor i chcę się ścigać i w ten sposób udowadniać, kto jest najlepszy. A w momencie, kiedy wychodzą jakieś takie sytuacje, to są te dosyć niesmaczne i trochę kładą cień na naszą dyscyplinę. Tak chyba miało być. A jak ty się zachowałeś wtedy, kiedy się dowiedziałeś o tym, że Bartek nie zostanie dopuszczony do tego turnieju? Co zrobiłeś? Wiesz co, co zrobiłem? Odobserwowałem Speedway Grand Prix na Instagramie. ale tak. Nie, ale poszedłeś do Bartka coś mu powiedzieć, czy nie wiem, bo tam podobno jakieś spotkanie było. Nie było, bo już byłem kontuzjowany. Aha, no tak, przepraszam. Nie byłem na miejscu. To jedno, co mogłeś zamanifestować, to odobserwować Grand Prix na Instagramie. Dokładnie, to był manifest. Mhm. Ale ogólnie pamiętam, kontaktowałem się również z Bartkiem przy jakiejś tam sytuacji i też z nim o tym rozmawiałem i jakby wyraziłem swoje zdanie na ten temat, że jakby kompletnie jest to nie fair. Maciek, a powiedz pytanie dotyczące ciebie absolutnie. Czy gdyby pojawiła się taka realna, bo nie chodzi mi o eliminację, bo to wiadomo, ale realna okazja startu w cyklu Speedway Euro Championship. Jesteś zainteresowany? Oczywiście. Wiesz, no tak jak powiedziałem wcześniej, jestem zawodnikiem i ja chcę jeździć. To, że nie ma mnie w Grand Prix, to nie znaczy, że ja nie chcę, tylko po prostu ktoś nie chciał tam naszej osoby, mojej osoby, więc jak najbardziej. Chociaż jak teraz myślę o eliminacjach... Bo masz dwie drogi. Challenge i SEC na przykład, tak, nie? Mam, albo to i to. Mam dwie drogi, ale na pewno nie będę na siłę pchał się i za wszelką cenę stawał w roli, że nie, no wiesz, ja muszę jeździć w Grand Prix. No nie, po prostu będę starał się pokazać przez swoją jazdę, że tam jest moje miejsce. Mhm. Pytam dlatego o ten SEC, bo okazuje się, że paradoksalnie, znaczy to byłoby nieeleganckie, gdybym miał powiedzieć, że bo to byłoby nie fair wobec tych zawodników, którzy się zakwalifikowali do Grand Prix 24. Ale może się okazać, że cykl SEC będzie na bardzo podobnym poziomie sportowym, jeżeli chodzi o obsadę do Speedway Grand Prix. Wielu zawodników z obsady Speedway European Championship śmiało może startować w Grand Prix, więc no tu czy tu masz, wiesz, świetnych zawodników, więc ja bym starał się gdzieś tam chyba tego nie porównywać. Ale jeżeli rozumiem, że jeżeli będzie, no bo wiadomo, że kto zwycięża w SEC-u z automatu wchodzi do Grand Prix, więc to jest też fajna ścieżka. Oczywiście, wiesz, ja mam swoich sponsorów, mam swoich kibiców, którzy chcą mnie oglądać na największych arenach, więc na pewno nie będę wybredny, jeżeli nie będziesz. Żużlos. Jedziemy dalej. Czerwony byk już był. Zostały nam już tylko trzy żużlosy, proszę państwa. Sprzęgło. Na deser najlepsze. Czemu najlepsze? Lubisz sprzęgło, Maciek? Sprzęgło w ostatnich latach. Dużo czasu na nie poświęcamy i dużo sytuacji mieliśmy i dużo emocji związanych z tym elementem motocykla. Wynikało to z awaryjności tego sprzętu? Ostatnimi czasy z problemów sprzęgłowych po prostu, ale w ostatnich latach starałem się gdzieś tam polepszyć swoje starty, może dlatego taka myśl. Trochę popalonych było tych sprzęgieł? Mnóstwo popalonych, chociaż na koniec było widać, że jednak ten strzał ze sprzęgła miałem dobry. Trochę lepszy już, no. Tak. Tak. Poszło w dobrą stronę. Pamiętam, Piotr Protasiewicz opowiadał, jak to były czasy, kiedy gdzie ty siedziałeś na olimpijskim? Tam pod wieżą mniej więcej, nie? To był ten sektor? My na czwórkę, zawsze na czwórkę siedzieliśmy, więc to jest chyba drugi sektor z lewej strony od wieży. Tak. Wtedy, kiedy Pepe przychodził do Wrocławia, ty pamiętasz te czasy? Na pewno byłem na stadionie, tak. Byłeś, ale pamiętać nie musisz tego, no. Pamiętam, jak Piotr reprezentował naszą drużynę, ale samego przyjścia chyba nie. On opowiadał właśnie w podcaście, że Tommy Knudsen bardzo dużo mu pomógł w kontekście właśnie tego, co się robi sprzęgłem, że to było ta nauka, którą bardzo dobrą dostał we Wrocławiu właśnie. No tak, Tommy Knudsen słynął ze swojego zawsze czystego
kombinezonów, więc musiał mieć dobre starty. Bo jeździł z przodu. Ale na ile ty puszczasz sprzęgło? Bo to jest bardzo ważne. Czy na 80%? Tak dźwignia ci idzie do końca? Trochę nią korygujesz przed startem? Chodzi mi o to, żebyśmy tylko króciutko wyjaśnili, na czym polega i dlaczego tak ważna jest praca sprzęgłem przy starcie. Na ile procent? Ciężko to określić. Na tyle procent, na ile mój motocykl mi pozwoli w danym momencie, ponieważ różnie to działa, ale raczej staram się trzymać sprzęgło na tyle mocno, żeby motocykl nie wcisnął, jakby nie wciągnął mnie w taśmę. Mhm. Ono musi być na tyle wciśnięte, że minimalny ruch powoduje, że motocykl startuje od razu. I zakończę ten wątek tym, czym ty zacząłeś. Jak zareagowałeś na sprzęgło, czyli ten taki najstraszniejszy upadek, który miałeś, to wynikał z czego to wynikało? To bo tam była dolna dźwignia, tam padła, czy z perspektywy czasu co tam się wydarzyło? Z perspektywy czasu linka sprzęgła. Linka? Strzeliła, tak. To była pierwsza taka sytuacja w mojej karierze i mam nadzieję, że ostatnia. Czy najstraszniejszy to był upadek? Chyba nie. Najgorszy w skutkach. No i bolesny bardzo dla kibiców. Po takim sezonie jednak to był jeden z głównych elementów tego, że niestety nie można było w pełni rywalizować. Nie? Dokładnie. Mm. Tym bardziej, że zostały same najlepsze imprezy. No. Czyli finały w Szwecji, finały w Polsce, ostatnie rundy Grand Prix, więc to był też czas, gdzie po ostatnim meczu w Szwecji wydawało się, że znaleźliśmy pewną rzecz, która nas bolała i wróciły starty i wróciła bardzo dobra szybkość. Jednak w kolejnym meczu, od razu w drugim biegu kontuzja, więc no, pewne sytuacje się zdarzają, wydaje mi się, że z jakiegoś powodu i starałem się z tym gdzieś tam nie walczyć, nie myślałem o tym za dużo, po prostu biorę życie jak leci. Ale coś się jeszcze majstruje przy linkach sprzęgła, czy fabrycznie nową zakładacie do motocykla? Fabrycznie nową zakładam do motocykla. Linkę czasami zmieniamy 2-3 razy w trakcie sezonu. Całą razem z pancerzem. Oczywiście, tak, tak, na nową, więc to była wada fabryczna. Maćku, dwa żużlosy zostały. Dwa żużlosy. Kinice. Coś ci to mówi? To związane z Bartkiem chyba. Tak, tak. Jest jego, on tam mieszka. Bartek mieszka w Kinicach, okej. Okay. Byłeś kiedyś w Kinicach? Nigdy nie byłem. Nigdy nie byłem, ale bardzo dużo opowieści. Tak, słyszałem. Że tam jakiś młody zawodnik terroryzuje Kinicę i hałasuje motocyklami. Teraz różnymi. Czy kiedyś? Kiedyś pewnie. Kiedyś, tak. Wiesz co, ja byłem w sklepie, ja byłem kilka razy w Kinicach. Byłem w sklepie w Kinicach, tam można na zeszyt brać. Pani okay. mówi, ja pytałem, czy Bartek bierze na zeszyt, ona mówi nie, ale Bartek często przychodzi i na przykład komuś coś kupuje. Że mieszkańcom na przykład. Naprzeciwko sklepu w Kinicach chyba jeszcze jest ten samochód. Stoi taki maluch, tylko to nie jest Bis, tylko to jest taki jakiś, ale to nie jest też klasyczny maluch. Mhm. Niebieski z taki błękitny, taki już w ogóle grzybem zarośnięty i ma naklejkę tam Bartosz Zmarzlik i to jest Bartka maluch, którego on kiedyś go ujeżdżał, a później go tam, nie wiem, komuś sprzedał i on stoi na podwórku teraz. Albo zostawił go tam. No, ten ktoś go kupił i go tam trzyma na tym podwórku. I to są takie historie. Ale nie, no to Kinice to jest oczywiście pewien wytrych, słowo klucz, no bo chodzi mi o to, wiesz, powiedziałeś, że rozmawiałeś z Bartkiem o tej dla niego przykrej sytuacji. Nie tylko dla niego mam wrażenie, jestem kewlarem i z tą historią, że tam pojechał w tej czasówce w niestrym kewlarze, ale to był też policzek chyba dla całego polskiego żużla. Zgodzisz się wtedy? Chyba tak. Ta historia. Tak. No, ale gadałeś z Bartkiem o tym. Tak, rozmawiałem. Wiesz, no taka sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć na takim poziomie rozgrywek. Ale to pokazuje, że ta relacja między wami jest dobra dzisiaj. Tak, tak. Mhm. Wiesz, to jakby tego nie ukrywam. Mieliśmy jakiś tam gorszy czas między sobą, ale chyba każdy z nas dorósł i jesteśmy kolegami z toru. Jakby dosyć często mamy razem kontakt i ta relacja jest bardzo dobra. A czy ty może śmiałeś się tak jak w tym samolocie, wtedy kiedy ten twój śmiech najwyższych lotów został wygenerowany, jak patrzyłeś, jak on ci kibicował w Pucharze Świata? Dokładnie, to był ten śmiech, tak. Ja wiem, co ja czułem na motocyklu. Ale obserwacja tutaj naszej drużyny i Bartka, Patryka i tam osób dookoła. Kadrowych. To było lepsze chyba niż nawet wygranie tego wyścigu, wiesz? Tak? Tak. Mówisz? Znaczy tak. Ty go nie wygrałeś, tylko ty... Jakby byłem drugi. Tak. No. Ale obserwacja emocji, jakie towarzyszą przez to, co robimy, jest chyba najlepszym, co możemy z tego wyciągnąć. A ty też tak się napinasz, jak oglądasz zawody? Znaczy normalnie z parku maszyn, jak koledzy jadą?
W takich momentach już ostatecznych tak. Ty wyjaśniłeś w końcu, tak? Dlaczego ty z tego podium sobie tam poszedłeś wtedy z tym pucharem? Tak, wiesz, tam były sytuacje, no wkułeś które... się na niego, no Boże ty mój, no tak, normalne, to macie, tak, macie ambicje, macie swoje jakieś tam cele, no to jest normalne, że się człowiek z człowiekiem może gdzieś tam wkurzyć jeden na drugiego, tak? Dokładnie, mieliśmy jakieś tam sytuacje torowe, później jakieś sytuacje z jakimś telefonem wyszły i... A z tym telefonem to co, o czym ty mówisz teraz? Czy nie chcesz tego rozwijać? Wiesz co, już gdzieś tam to rozwijałem, chyba w dokumencie Bartka, ale dostałem telefon od bardzo zaufanej mi osoby i dostałem informację, że po prostu jest na mnie szykowany jakiś protest przed mistrzostwami Polski danymi, z którego, w których zszedłem z podium. I po prostu to była sytuacja, którą powinienem ja ze swojej strony wziąć, złapać za telefon i zadzwonić do Bartka i gdzieś tam to wyjaśnić. Postanowiłem to zostawić, co spowodowało, że te emocje gdzieś tam narastały i sam ten turniej też spowodował, że moje podejście takie było i nie hamowałem swoich emocji, bo po prostu postanowiłem, mówię, nie będę tutaj się oblewał szampanem, jeżeli nie mam na to ochoty. I zaniosłem ten szampan po prostu moim kibicom, którzy przyjechali z Wrocławia. Co było, może nie było błędem przekazanie im tego szampana, ale powinienem zostać przez całą ceremonię. A jak wyglądają twoje rozmowy z Bartkiem, z Marzlikiem? To czy wy sobie tak rozmawiacie, no wiesz, z różnymi ludźmi mamy różne relacje. Mhm. To jest, no, tak jest w życiu, nie? Że z kimś się rozmawia, bo się chce z nim pogadać, gada szczerze, a ty masz z Bartkiem jaką relację? Że naprawdę chcecie ze sobą pogadać i gadacie, czy na zasadzie dobra, Bartek, pogadajmy chwilę, bo ludzie patrzą z boku? Nie, nie, zawsze jest to zawsze ta... Mam jakby szczerą relację, wiesz, jakby to, że mieliśmy jakieś tam perturbacje, no to jedna sprawa. Wyszliśmy z tego i jesteśmy normalnie kumplami, a przeważnie jak już mamy okazję rozmawiać, to rozmawiamy na tematy bardzo gdzieś tam prywatne, rodzinne, jeżeli chodzi o nasze zainteresowania. Bartek jest fanem motoryzacji, więc często oglądamy tam jakieś fury. I tyle. Albo jesteście zupełnie z innej gliny ulepieni. Dokładnie. To widać. I trzeba szanować, wiesz, każdego podejście. Ja lubię poznawać ludzi. Lubię dowiadywać się po prostu kogoś za zajawkami różnymi. Może samego mnie coś zainteresuje, więc... Na przykład, wiesz, Bartek jest zafiksowany na punkcie kariery, nie? Na punkcie żużla. I to nie jest żadna tajemnica, że no, widać, są różne takie sytuacje, które widać poprzez internet. Wiadomo najczęściej, że ktoś z kimś idzie na gokardy, ktoś z kimś idzie na golfa, ktoś z kimś idzie, nie wiem, na piwo albo gdzieś... pozwiedzać coś, a Bartka tam nigdy nie ma. On ma swoje życie, zupełnie inne priorytety, mam wrażenie, nie? Znaczy zupełnie może nie, ale trochę inne priorytety ma. Wiesz co, na piwo również pójdziemy, jakby były też takie Byliście sytuacje. Byliście na piwie z Bartkiem? Ale raczej tego nie dokumentujemy. Nie, ja wiem, no to wiesz, to nie chodzi o to, żeby być wścibskim, tylko żeby poznać człowieka po prostu, tylko tak, tyle. Nie? Bardzo normalna, naturalna relacja młodych ludzi. Ja słyszałem w ogóle, że Bartek z Marzik na swoim weselu to wódeczkę popijał nawet. Wiesz co, to może ja też bym na swoim weselu się napił wódeczki, może tak powiem. To najpierw napiję mi się wódeczki, a potem albo odwrotnie. Dobra, Maciek, ostatni żużlos, proszę bardzo. Chyba, że coś jeszcze ostatni chciałbyś dodać, bo widzę, nie, że zamyślony jesteś. Skazany na busa. To jest nawiązanie do skazany na blusa, ale bardziej chodzi o busa twojego, bo ty już nawet trochę powiedziałeś, że macie seanse filmowe, tak? W busie, jak gdzieś jeździcie? Kurde, właśnie to wszystko troszeczkę upadło. I nasze gamingowe poloty. No ale co to się stało, że upadło? Robota. Po prostu kończymy pracę, wsiadamy do busa, część idzie spać. Czyli nie ma miejsca na romantyzm już. A część po prostu kieruje. I wiesz, i setki kilometrów lecą. Czasami jakaś książka. Bywa, że jakiś film, ale raczej nie są to seanse, tylko każdy gdzieś tam sobie swój gatunek na telefonie. Tak. A książkę jaką ostatnio czytałeś? Nie, żebym cię chciał sprawdzać, tylko z ciekawości książkę pytam. Książkę jaką ostatnio... Ostatnio wpadają w moje ręce głównie książki takie troszeczkę coachingowe. Coś w stylu 5 zasad. To nie musisz mówić. Gdybyś mnie zapytał, ja bym ci powiedział, że totalnie nie wiem. Zaraz mi wpadnie coś. Ostatnio czytałem biografię Freddiego Mercurego. Ja Leroya czytałem ostatnio. Tak? Leroya biografię czytałeś? A poznałeś Leroya osobiście? Ale to było spotkanie, które... To było ciężkie spotkanie. To było na... No, ciężkie dla ciebie czy dla niego? Najcięższe dla mojego kolegi, bo został uszkodzony przez kolegę Leroya. To dobra historia, widzę, że się szykuje. Ale to było bardzo dawno temu. Pan Leroy jeszcze nie był wtedy posłem.
Chociaż już teraz nie jest. Już teraz nie jest. Tak, był jedną kadencję. To było spotkanie na słynnym Monciaku. Ale to było jakieś spotkanie w kontekście wyborów, czy jeszcze dużo wcześniej? To było spotkanie w kontekście wyboru Leroya kolegi, który postanowił gdzieś tam zaczepić bezdomnego. To był nasz akt obronny. Ale poczekaj, Maciek, bo to za dużo jest niewiadomych. A skoro zacząłeś, to ja muszę teraz dociągnąć. Czyli co? Szliście i wiedzieliście, że Leroy to Leroy? Czy ktoś kogoś zaczepił i się okazało, że to jest Leroy, czy co? Szliśmy przez Monciak. To wyjaśnijmy jeszcze tylko, czym jest Monciak, bo nie każdy będzie wiedział. Tak, Monciak to jest ten deptak w Sopocie, tak? Dokładnie. Dobrze? Mm-hmm. Tak, szliśmy i poleciała szklanka w bezdomnego, który gdzieś tam szuka jakichś rzeczy w kuble. W śmietniku? W śmietniku, tak. Sorry. No i po prostu tak nas to zbulwersowało, że weszliśmy w jakąś rozmowę z tym człowiekiem. Zwróciliście mu uwagę? Zwróciliśmy mu uwagę, aha, a on po prostu wyskoczył do nas było trzech, on był sam. I zaczął się do nas rzucać. Ja tam zabrałem jednego kolegę. Drugi gdzieś tam w międzyczasie coś się z nim szarpał i dostał w nos. Wplątała się jakaś szamotanina, no i nagle przybiegła grupa chyba tam 8 osób z różnymi osobistościami. I staraliśmy się to wytłumaczyć, jednak nie było opcji, żeby to wytłumaczyć, żeby to się dobrze rozeszło, więc podniosliśmy ręce, powiedziałem, dobra, już jakby za dużo, bo już tam jakieś ciosy poszły, mówimy, nie, tak jakby idźcie w swoją stronę, zabierzcie kolegę, my idziemy w swoją i tyle. No dobrze, ale to ten Leroy tam, nie wiem, jakoś wyszedł zza kogoś, czy... Leroy tam przybiegł, ja tak pamiętam, że wtedy delikatnie zamroczony mówię, Leroy, chciałem tam zacytować, może jakiś tekst, ale jestem Wojtas Speedway fan i coś do powiedzenia mam. Kurwa, Leroy, weź kolegę. Ty, ale to on, a Leroy wiedział, że ty jesteś Maciej Janowski? Co ty, no nie było takiej możliwości. Bo ja do dzisiaj nie wiem, czy ten Leroy się interesuje tym żużlem w końcu, czy nie, bo on to w co trzeciej piosence śpiewał. Tak? No. Ale to na ten... Bo ja nie wiem, co mają Kielce do żużla. No kiedyś tam podobno był jakiś żużel, ale to no, nie, był totalnie inna historia. Wiesz, to była sytuacja, kiedy ja tam dopiero przekroczyłem pewnie 18 lat. A, czyli to było bardzo dawno temu. To było tak, no. bardzo dawno temu. Ale no to rzeczywiście mógł cię nie znać, Leroy, a wtedy on mógł być jakiś, bo to mogło być czasy Bafangu, część druga tej płyty, tak mi się wydaje. Słuchałeś Leroya w ogóle? Scyzoryk. No ale to nie słuchałeś, widzę. Ale nie na tyle słuchałem, żeby... Bo ja trochę słuchałem Leroya z racji takiej, że miałem Discmana i tam miałem różne tylko takie płyty. Jak wiadomo, nie wszystkie pochodziły z Empiku. Tak. I miałem właśnie Leroya, pamiętam. Niektóre pochodziły z MP3. Z MP3 niektóre pochodziły. Jak nie na Winampie, to daj na tym Discmanie. No, dawaj, tylko że baterie były drogie do Discmana. Miałeś Discmana kiedyś? Miałem, oczywiście. Wiesz, że gdybyś dzisiaj dał młodszym osobom takiego Discmana, to oni by, wiesz, szukali na przykład tam, nie wiem, gdzie tu się dotyka. Wiesz, na pewno. Ty, ale to dobra historia z tym Leroyem. Ale to dobra, było jak... nigdy wcześniej nigdzie nie wspominałem. Jakby mam nadzieję, że przemyślisz to. Leroyu. Wiesz, jak się naprawdę nazywa Leroy? Kurde, ostatnio słuchałem podcastu z Leroyem, ale nie. Na imię ma Piotr? Piotr, o dawaj. A nazwisko ma styczeń, luty? Marzec. Tak. Czyli to były zwykłe wakacje, czy to były jakieś takie, że tam jakaś impreza była wielka, że się wszystkie gwiazdy Polski zjechały wtedy nie, do tego Sopotu? To był zwykły środek tygodnia. Ale wakacyjny, tak? Wakacyjny, tak. Wakacyjny. No, bo ja poznałem Leroya, nawet miałem z nim rozmowę, prowadziłem z nim rozmowę, ale to była rozmowa polityczna i to był Leroy, który był posłem wtedy i oczywiście opowiadał o marihuanie medycznej. Non-stop. Wtedy. Czyli nuda ogólnie. Nie, nuda nie, no bo temat jakby był, no przeszedł jak no, wiemy, ale... więc tak... No, ale gdzie z Leroyem o polityce? No stary. No właśnie. No, ale w ogóle to kiedyś poznałem też Pawła Kukiza, to była w ogóle zabawna historia. Byłem w Rzeszowie, tam prowadziłem zawody i kiedyś, to wtedy jeździli w Ekstralidze i byliśmy w takim hotelu, gdzie był też Greg Hancock i schodzę na śniadanie, po meczu to już było, i widzę, że siedzi Paweł Kukiz, który patrzy na mnie i mówi, zapraszam do mnie do stołu. A z Pawełem Kukizem tak się składa, że miałem w telewizji w Gorzowie rozmowę 3 tygodnie wcześniej. Też polityką, wtedy był kandydatem na prezydenta. No i ja tak, trzeba było, mnie na pewno chodzi, chociaż tam nikogo innego nie było. On mówi, no chodź, już widzieliśmy się niedawno. Dosiadłem się do niego do stolika i mówię, no tak, panie Pawle, no coś tam. On wtedy jeszcze nie wiadomo było, w którym to kierunku pójdzie u niego. Wiadomo tylko było, że chce iść w politykę i to w taką politykę. Wtedy jeszcze nie do końca określoną partyjnie, no bo on był kandydatem na prezydenta. I on mówi, co
ty tu robisz? Ja mówię, że no, cieszę się, że pan mnie w ogóle pamięta, no tego, no przecież kto nie znał piosenek Pawła Kukiza? A on mówi, nie, no przecież gadaliśmy ostatnio, tylko to było w Gorzowie chyba, jesteśmy przecież w Rzeszowie. Ja mówię, no tak, ale tutaj na Żużel ten. A on mówi, no właśnie, bo tu był jakiś taki Amerykanin jest, to jest chyba żużlowiec. Ja mówię, no Greg Hancock, no mistrz świata, tam tłumaczę mu. A on mówi, no, bo on chyba nawet z nim rozmawiał. I później pytałem Grega Hancocka dwa mecze później. I mówi, że no, że był jakiś taki i mu pokazałem cały imię. To było w Nowym Jorku, grany był teledysk. I Greg wtedy skumał właśnie i powiedzieliśmy mu tam tę historię, bo ja tak angielski to aż tak dobrze nie znam, ale chyba nawet wtedy Rafał już był high z nim i gdzieś tam tłumaczyliśmy Gregowi, że to kandydat na prezydenta, no ale tak się stało, jak się stało z tym Kukizem. No stało się. I z Leroyem zresztą też. No. Maciek, żużlosy się skończyły. No nie, no myślałem, że masz więcej przygotowanych. Nie, no ja mogę, słuchaj, tu jeszcze mam nawet taki jeden pusty. I jeszcze ostatnie pytanie, Maciek, na sam koniec. Coś, czego nie ma w żużlosie, ale to jest historia, o której niestety nie ma za dużo w internecie, ale ja ją pamiętam, ona była przekozacka. Jak kibic z Gorzowa zaczął cię obrażać, a ty go ładnie przytkałeś koszulką. To było koszulka, czy co ty mu tam wtedy wysłałeś? To było koszulkę, tak. Po jednym z biegów, gdzie Bartek Zmarzlik wywrócił się na pierwszym łuku. To był mecz w Gorzowie. To był mecz w Gorzowie. To była sytuacja ze mną związana, jednak ja tam Bartka nie dotknąłem, Bartek został wykluczony. No i po zawodach gdzieś tam wsiadam do auta, jechałem z kolegą, oczywiście odpalam telefon, jakieś tam wiadomości, coś, sprawdzam wyniki innych meczy, jak koledzy tam inni pojechali, wchodzę na Instagram, no i tam wiesz, litania i tam gościu mnie ciśnie mocno. Ale on to w komentarzu czy w wiadomości do ciebie? W wiadomości prywatnej. No i czasami mam taki impuls, że na takie mocniejsze jakieś... przytyki, sprawdzę tutaj, co to jest za gościu, więc zacząłem z nim rozmawiać i tam mówię, dobra, już po tych wszystkich obraźliwych tekstach napisałem, dobra, to jakby jakoś się może zrekompensuję, może wyślę ci koszulkę w ramach przeprosin, tylko wyślij adres. I tam jakby kolejną wiadomością już był pełen adres do domu i tłumaczenie tego, co napisał, no bo wiesz, no trochę za mocno, mogłeś tak mocno nie jechać. Dobra, okej, okay. Czekaj na koszulkę. Ale dostał tę koszulkę, potwierdził, że dostał przesyłkę? Wiesz co, nie, przepraszam, nie wysłałem tej koszulki, to był tylko taki... taki zabieg psychologiczny. Aha, czyli on tej koszulki nie dostał w końcu. Nie, po prostu... Ale już mu przeszło później. Tak. Bo myśmy mieli mecz później, jakoś niedługo później mieliśmy mecz we Wrocławiu. Ja cię o to pytałem i ja zrozumiałem, że ty mu tę koszulkę jednak wysłałeś. Nie. Chyba nie poszła ta koszulka. Wydaje mi się, że raczej nie wysłałbym. No ale dogadaliście się w końcu. Tak. Jakby to nie była długa rozmowa, to jakby tam było, wiesz, ty taki, ja mówię, okej, okay, chcesz koszulkę? A on mówi, chcę. No to mówię, dawaj adres. I tak się zjednuje, Maciek, sympatię kibiców. Tak. Można koszulką, ale można też rozmową, taką rozmową, która trochę potrwała, ale ten czas bardzo szybko, nie wiem jak tobie, ale mi bardzo szybko zleciał. Zleciał raz dwa. No fajnie, bardzo ci Maciek dziękuję. Grzesiu, czy ty jesteś zadowolony z tej rozmowy? Grzesiu mówi, że jeszcze raz, no. To ja jutro podjadę może. Tak, jest fajnie. Maciek, dziękuję ci bardzo. Super, że się spotkaliśmy. Bardzo się cieszę, że poświęciłeś ten czas i sprostuję, nie jesteś wychowankiem GKM-u Grudziądz. Dziękuję. To jakby był taki prank. Starałem się, żebyś to odkręcił. Ale bo to jest taki test na czujność, wiesz? Ja go... I powiem ci, że do tej pory tylko jeden zawodnik dał się wkręcić. Piotr Pawlicki. Ja mówię, Piotr Pawlicki, wychowanek Startu Gniezna. I Piotrek, dzień dobry. Mówię, Piotrek, jaki Start Gniezna, chłopie, nie? Piotrek mógł być zakręcony. Był trochę na początku, tym bardziej, że to były jego początki we Wrocławiu. Na razie wiemy, że we Wrocławiu go nie będzie, ale chyba, nie wiem, bo wy macie duży, częsty kontakt chyba cały czas. Twoim zdaniem jest jeszcze opcja, żeby kiedykolwiek Peter, bo nie wiadomo, jak się poukłada wszystko, ale żeby kiedykolwiek tutaj wrócił do nas? Wydaje mi się, że tak. Piotrek bardzo dobrze czuł się w naszej drużynie. Tego jakby nie ukrywa, chociażby wczoraj mieliśmy okazję się spotkać. Wydaje mi się, że mu się również bardzo podobało we Wrocławiu. Mieszka na ten moment we Wrocławiu również, więc czemu nie? Miejmy nadzieję, że tak, że wróci. To jest program przy partnerstwie Eko dla biznesu. 3 lata temu podjęli decyzję, że wchodzą w sponsoring Żużla i weszli z hasłami napędzamy biznes bez hamulców i energia i gaz napędza biznes bez hamulców i podcast bez hamulców też napędza. Maciej Janowski był gościem podcastu Mówi się Żużel. Maćku, dziękuję bardzo.
To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkich Polaków. Dziękujemy. Polak. Mówi się Żużel.